Kocie, zostaw baterię. Miau. Ja dzisiaj zostałem chyba oszukany w sklepie. Dlaczego? Co się stało? Powiedz. Powiedz, opowiedz mi o tym. Poszedłem do zoologicznego sklepu. Mów, no, no, mów. Poszedłem do sklepu zoologicznego i kupiłem trawę dla kota. No. Ale to jest taka trawa, że trzeba sobie ją samemu wyhodować. A ty mi wiedziałeś, co kupujesz, tak? Myślałeś, że to będzie już... Zaskoczyła cię nasionami. Znaczy, wiedziałem, tak? ale... Ty myślałeś, że wyjmiesz z paczki, rzucisz, ona tak... I będzie. Ej, w Stanach jest taka trawa przecież, na zamówienie kupujesz sobie całe płaty. Ale potem tak pomyślałem, że w sumie... No bo ja myślałem, że to może ma jakieś, nie wiem, specjalne właściwości, ta akurat ta trawa. Nie, to jest może ma, nie wiem, trawa. Sprawdzałem. Ale w sumie mogłem sobie trawy przed blokiem narwać i by chyba no to samo wyszło. Tak, tylko to nie wiem, czy to nie jest znowu tak, że kot sam musi tę trawę wybrać, wiesz, która mu tam odpowiada. Nie, nie wiem, czy jakbyś mu tak po prostu urwał, to... No nie, zawsze można jak tabletkę do gardła wepchnąć i... No nie wiem, no wiem, że moja ciocia, która ma takie dwa jakieś tam rasowe koty i się nimi zajmuje bardzo opiekuńczo, to właśnie ma na balkonie trawę i sobie chodzą i jedzą tam. No ale dobrze, już wszyscy są, tak? To jest. Tak, kota nie ma na razie, więc wszyscy są. Piwo jest, wszyscy są, a ty Konrad na trzeźwo, czy coś jednak tam? Ja żonie ukradłem Garage, Strawberry Margarita, Bear Drink. Właśnie piję to samo. Tak? Poważnie? Czekajcie, bo teraz się robi niezręcznie. Też zajebałem to żonie. A czekaj, kurwa, mojej? Jakby nie te... Moje, ale jeszcze nie wiem. Różnicy, to... Już jest połączenie od razu. Tym bardziej, że mam dzisiaj 6. rocznicę ślubu i ona jeszcze nie wie, że zajebałem jej w ten dzień piwo. Właśnie chciałem do tego nawiązać, bo widziałem na Twitterze i też nie chcemy cię długo tu trzymać, jak musisz. Chyba, że to taka wymówka, że nic nie musisz właśnie wtedy przeciwdziałać. Nie, nie, już byłem w sklepie, już pogarniałem rzeczy i wieczorem już jest wyjście zaplanowane. Niestety, nie wiesz, że mogłeś zrobić tak, że rano i powiedzieć, to przyjść, prawda, śniadanie do łóżka oczywiście. I kochanie, mam dla ciebie niespodziankę, dzisiaj zabieram cię na podcast. I by się tu do nas zabrał i wtedy elegancko. A znowu żonie by było głupio się nie cieszyć, więc wiesz, jakoś by tak... Nie, moja żona jest kompletnie nieinternetowa, ona nawet nie wie, co ja za bzdury robię w internecie, więc ona by nie zrozumiała, co my tu robimy. A to daje jakiegoś rodzaju bezpieczeństwo takie, prawda? Tak, tak. Pozostajesz by jeszcze bardziej anonimowy. Tak, nikt mnie nie zagląda na Twittera, na Facebooka. Cisza i spokój. Dobrze, moi mili, to zacznijmy. 44. odcinek Trójkastu, znów specjalny, bo znów mamy wyjątkowego gościa, a oprócz mnie, czyli Kuby Smolaka, jest również Konrad Noga. Dzień dobry, ja nie jestem tym gościem, chciałbym zaznaczyć. Ja myślę, że słuchacze się domyślili, bo gościem specjalnym jest nie kto inny. W ogóle pierwszy raz chyba mamy gościa z zagranicy. Jakby się tak zastanowić, całkiem możliwe. A jest z nami dzisiaj słynny na całą Polskę, Europę i świat, wulgarny gracz. Bardzo miło nam jest cię gościć. Dzień dobry, ja bym chciał się przywitać jak pewien słynny Niemiec i powiedzieć: pozdrawiam wszystkich Polaków. O, brzmi znajomo. Ale tak. Ciule, no pozdrawiasz czy nie Ciule? Nie pamiętam, czy on Ciule pozdrawiał. Pozdrawiam. W ogóle nie wiem, czy on żyje. Nie wiem, czy dwaj papieże już się przywitali. W naszych sercach tylko. W naszych sercach. On chyba 31 grudnia zmarł. Jezu, Konrad, ty nawet takie rzeczy pamiętasz. Podziwiam. No, jako godzinę takie rzeczy pamiętam. 21:37 zna każdy. No, to jest już inny kaliber. No dobrze, no to siadaj wulgarny i opowiadaj, jak tam i po ile u was truskawki teraz? Akurat dzisiaj kupowałem truskawki chyba 4,50 euro za taki malutki pierdolniczek plastikowy, więc pewnie się nie opłaca. Jak żyć. I są paskudne, ale są.
Jak żyć. A spotkałeś już na żywo Donalda Tuska, czy jeszcze nie? Ostatnio mi ukradł rower, jak z pracy wracałem i machał, coś krzyczał, ale nie mogłem go dogonić, bo byłem zmęczony. Ale no, widziałem go, wiem, że krąży. Nawet za granicą. I szkaluje Polaków za granicą, tak. Tak, wszystkim. No straszny, straszna persona, straszny. Nie wiem co. Zabrakło. Bandyta. Słówka. O, celnie. No dobrze, dzisiaj zaczniemy sobie taką drobną, szybką dyskusją, bo gdzieś pomysł ze słoikiem i tematami w słoiku umarł po drodze, ale tematy... Jak to miał słoik? Nie wiem, Kacper pewnie. Ale widziałeś to wideo, widziałeś, co się stało ze słoikiem, prawda? Ale tak, temat na dzisiaj jest taki dyskusyjny, bo przeszła mnie rano taka refleksja, moi mili. Czy wy, jak gracie, to zdarza wam się być zniecierpliwionymi w takim sensie, że na przykład jak sobie dzisiaj grałem i miałem wykonać prostą rzecz w grze platformowej, i ona była bardzo prosta, skakanie. To było po prostu skakanie, tak? Tylko, że wiesz... Musiałem czekać na odpowiedni moment do skoku, bo te rzeczy się bliżej siebie przyciągały. I pomimo tego, że to było bardzo proste i każdy był w stanie to wykonać, to przegrałem kilka razy, bo nie chciało mi się czekać, aż to się dostatecznie blisko zbliży, bo już byłem zniecierpliwiony i już musiałem to zrobić. I też od razu miałem taką myśl, czy na przykład niecierpliwicie się, jak gra wam się przedłuża, że już tak chcielibyście koniec, że już wyczekujecie tego końca i on nie następuje i wy jesteście zniecierpliwieni i przez to cała gra troszkę gorzej smakuje. Także oddaję, bo ja u siebie to zauważyłem, od razu powiem. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest. Kto chciałby zabrać głos? Tylko proszę nie podnosić ręki do góry, bo nie widzę, że macie rękę podniesioną, także... To może to wulgarny, jeżeli jako gość. Właśnie przed chwilą na Twitterze z panem Tadeuszem gadaliśmy o Assassin's Creedach i ja tak przy Assassin's Creedach właśnie mam, że ja z natury jestem strasznie niecierpliwy i jak mam mało czasu, to lubię sobie grę skończyć, a Assassiny się nie chcą dać skończyć, bo na przykład do Valhalla podchodziłem już na PS4, zanim się spiekło, później na kompie, na Xboxie i jeszcze do dzisiaj tej gry nie skończyłem, bo rzuciłem ją w kąt po prostu. Miałem nadzieję, że to się już zaraz skończy, a to się ciągnęło i ciągnęło, jakbym oglądał modę na sukces w świecie wikingów. I tak chyba mam z każdą częścią od Syndicate'a. Chociaż Syndicate też się już ciągnął, ale wtedy jeszcze to nie było tak męczące jak w tych ostatnich. W Origins, w Odyssey, w Valhalla właśnie. I mam nadzieję, że ten Mirage chociaż... Stara formuła jeszcze była. Syndicate wyszedł po Unity. To, tak. był ten Assassin w Londynie. Ale ostatni tak, on był jeszcze... Bo potem poszli w te RPG-owe bardziej. Tak, tak. I wielkie otwarte światy, cyferki nad głowami, tak. No i mnie to strasznie irytuje. Ja nie mogę w takie rzeczy grać chyba i podobnie miałem z Doom Eternal a propos skakania, bo z tej gry w pewnym momencie, na jednym etapie chyba zrobiło się w ogóle Mario w piekle, bo nie strzelaliśmy, tylko przeskakiwaliśmy z platformy na platformy i jest, to mnie tak irytowało, że miałem ochotę... długo. Ja właśnie słyszałem dużo narzekań na... Ale nie, sekwencje platformowe i strasznie ludzie kurwili na to, ale kocie, nie gryź mnie. Ale to osobiście jakoś tak w ogóle mnie to nie ubodło. To było szybkie, krótkie i w sumie no, nie było jakieś trudne. Nie, mnie to strasznie wytrącało w ogóle z tego morderczego pędu. Tam strzelam sobie z tymi zasrańcami wszystkimi i nagle jeb, muzyczka z Mario mi się w głowie załącza i muszę biegać i się wspinać. Nie wiem, jakoś mi to nie pasowało do Dooma za bardzo. Do Dooma tylko Animal Crossing, nie? New Horizons. Tak, o Jezu, Animal Crossing. Proszę mi nie mówić o Animal Crossing, bo o Jezu. Nie lubisz, czy lubisz za bardzo? To jest gra, przez którą wydałem 1700 zł na Switcha, którego nienawidzę, szczerze nienawidzę. Jakbym był bardzo bogaty, to bym pokazowo rozpierdolił tego Switcha na filmie za pomocą, no nie wiem, różne narzędzia bym sobie kupił i bym go tak dziabał po kawałeczku.
żeby być, mógłbyś to zrobić na przykład na podcaście, wtedy jeszcze nikt by tego nie zobaczył, więc jeszcze, wiesz, większa tutaj furia i zemsta na tak, za to wszystko. Działałaby tylko wyobraźnie, bo ja jedynie bym sapał i uderzył różnymi rzeczami w niego. Trochę koloryzuje, nie, nie, nie wiem, czy by ten odcinek potem mógł na YouTube'a pójść w takim razie. Nintendo by go zdjęło. No dobrze, czyli tutaj ewidentnie ta niecierpliwość wjeżdża. Oj, u mnie bardzo często. W różnych grach i to niezależnie od gatunku, ale często, naprawdę. Pierwszy moment to był chyba wyścig w Mafii, a później już szło dalej. No wyścig w Mafii to tak. To, tam nawet nie chodziło o cierpliwość, tylko już o wkurwienie tą mechaniką i modelem jazdy, bo on był tam fatalny. Tak. Ale w tym remake'u już to poprawili, bo ostatnio, z rok temu przychodziłem i naprawdę chyba za pierwszym podejściem to zrobiłem, ale nie wiem, bo może wydawało mi się za mało lata, że to jest tak straszne i trudne, a było inaczej, ale no, źle wspominam. Bardziej cierpliwy teraz jesteś może. Oj, właśnie. Wolniej chyba jeździsz? No, nie brzmi jak nie. Ja na przykład nie mam prawa jazdy, bo żona powiedziała, że nigdy nie zrobimy dla mnie prawa jazdy, nigdy nie dostanę pieniędzy na prawo jazdy, bo ja bym kogoś przejechał od razu. Ale to ja widzę rowerzystę, jak ten wyścig jedziesz, tak? Znaczy, ja przyszedł dzisiaj, wracamy ze sklepu, jedzie gościu na skuterku. Jeździ w ogóle z jakimś slalomem, rozgląda się, jakby był na spacerze, a ja od razu w głowie mam tylko, żeby otworzyć drzwi i mu tak zapierdolić, żeby spadł z tego skuterka, no. Jeszcze jednokierunkową i gość jedzie i się rozgląda, jakby właśnie, no to nie wiem, podziwiał parapety w kamienicach dookoła. Jestem w ogóle strasznie niecierpliwy. W Polsce nie był, jeszcze nie widział, jak jest pięknie, no co ci mogę powiedzieć. I w czasie grania ta moja niecierpliwość często się pojawia, dlatego też nie lubię przez internet grać z nikim, bo ja bym chyba był takim toksycznym graczem, zaraz bym wszystkich wyzywał. Ale ty no może tego skuterzysty nie zrozumiałeś. Może on też jeździł i szukał Tuska, bo też mu rower skradziono. A bardzo możliwe. Najgorzej jak w gierkach online dzieciaki z podstawówki headshoty zakładają, prawda? To wtedy ciężko cierpliwość. Znaczy, ja mam pecha, że co grałem w jakimś strzelankę, to jakiś taki Maciusz 69.pl zaczynał mi cisnąć nice. Od razu od frajerów, od szmat i ja nie byłem dłużny, robiłem to samo i później się dziwnie czułem, że tak jakimś cudzym dziecklek poniewieram w internecie i stwierdziłem, i później musiałeś wyjechać z Polski. Tak. Jak i teraz muszę zbierać ogórki za granicą. No dobrze, Konradko, jak to u ciebie wygląda? Bo ja wiem, że ty jesteś taką oazą, taką twierdzą spokoju. No, mi się wydaje, że jestem w miarę cierpliwy, może kiedyś byłem mniej jako gówniarz, ale teraz jakoś tak na spokojnie, jak są jakieś powtarzalne takie rzeczy, jak na przykład cały Assassin's Creed Odyssey, czy inne tego typu produkcje, to sobie puszczam podcast w tle i sobie... A jaki podcast? Trójkast retro dobrze, tylko. No, fajnie, najlepsze. No, nie ma innych, podcast, nie ma lepszych. I sobie jakoś tak cisnę na spokojnie, ale są momenty, kiedy kurwica mnie chwyta. I to jest zawsze ten sam błąd, który popełniam od lat. To jest godzina 23. Już jestem lekko zmęczony. Gram sobie tam, nie wiem, Wiedźmin, jakiś tam Red Dead Redemption 2, jakiś Assassin's Creed, coś takiego dużego, prawda? I tak czuję, że fabularnie wszystko już zmierza ku końcowi. Już jest praktycznie, jestem przedfinałowym bossem. Więc stwierdzam, dobra, to ja se to skończę już dzisiaj w sumie, bo niedużo zostało. I napisy końcowe oglądam 3 godziny później, bo się okazało, że w sumie całkiem sporo tej gry jeszcze zostało i przez te 3 godziny... Ale czekaj, to mówisz, 3 godziny, czyli 3 godziny dalej tej samej sesji, to nie jest tak, że odpuściłeś tak, i tak, za... tak, nie, tak, to, tak. Dobra. Bo mam takie, no teraz to już się na pewno skończy. No teraz już ale odczuwasz przez te 3 godziny takie faktycznie, że ci to nie sprawia dalej przyjemności, że jesteś zmęczony i że tak robisz to trochę na siłę i wbrew sobie, czy dalej to jest fun i frajda? Pół na pół. W sensie podoba mi się, jak to jest dobra gra, to mi się podoba, ale jestem sfrustrowany, że to się jeszcze nie kończy, bo przecież miało się skończyć. No przecież wiem, że się już kończy. Natomiast zacząłem chyba odpuszczać od jakiegoś czasu i faktycznie jak już tak czuję, że to się przedłuża, to już nie mam takiej ambicji, że no dzisiaj skończę. Także troszkę się to zmienia. Ale poza tym
Jak coś muszę powtarzać parę razy, tak jak mówisz, jak są te elementy z czekaniem, to tam jakaś tam niecierpliwość się budzi, ale to nie jest jakieś takie na tyle silne, żebym potem, no nie wiem, no nie spał w nocy, budził się rano i myślał, czy inni też tak mają. Aha, dobrze, dziękuję za wyjaśnienie. A jeszcze pociągnę tak szybciutko, czy zdarzyło wam się kiedyś coś rozwalić w takiej giereczkowej furii? Bo ale często są w internecie, że ktoś klawiaturą huknął, padem rzucił, dziurę w ścianie zrobił. O nie, mnie aż tak mnie nie poniosło chyba nigdy. Na pewno mój stary komputer miał wgniecenie na obudowie. I moje... Zrobione głową. Nie no, dupą. I mój pad od 360 no troszkę jest w stanie klekoczącym. Ale to jest skurwysyn wytrzymały, bo parę razy tak poszedł o podłogę, a cały czas działa mimo tylu lat na karku i tylu kontuzji. Także... No ale to były jeszcze czasy, kiedy te pady nie były aż takie drogie, bo tego pada do 360 to się dało za stówę wyrwać. No a teraz jednak jak jestem taki DualSense za 400 prawie, czy trochę tańszy nawet ten od Series X-a pad, no to jakoś tak pewniej w tej ręce leży. No dobrze, to ja tylko powiem, że mi też się nigdy nie zdarzyło nic rozwalić. Bardziej idę chyba w przekleństwa tutaj po prostu. Ja to samo właśnie. Żona nieraz zakłada słuchawki, jak je gram, bo nie idzie tego słuchać. No to przy wszystkich tych soulsowych gierkach tak się na ogół dzieje. No dobrze, to dowiedziałem się tego, czego chciałem się dowiedzieć. Nie tylko ja jestem pierdolnięty, na to wychodzi, więc okej, pasuje mi to. A teraz już przejdźmy do segmentu newsowego. I dzisiaj w ramach segmentu newsowego omówimy sobie Summer Game Fest, bo to w sumie pierwsza z tych większych konferencji, taka znacząca, a one wszystkie to też są w trakcie. My sobie to nagrywamy w sobotę, więc jeszcze dużo tych konferencji przed nami. Pewnie będziemy o nich gadać, jeśli coś ciekawego się pokaże w kolejnym epizodzie. A dzisiaj sobie przelećmy przez ten Summer Game Fest. A zaczęło się od pokazania księży. Księdza Prince of Persia. Tak, The Last Crown. No i co? Jak dla mnie to trochę dziwna gra na otwarcie, bo z jednej strony było... próbowali wywołać jakieś takie wrażenie i emocje, jakby to było super ważne i duże, a dla mnie ta gierka trochę... Gdyby nie tytuł i marka, to wygląda jak indyk, który w ogóle by się nie sprzedał, więc... Trochę mam takie mieszane uczucia, chociaż też, nie wiem, Ubisoft tak średnio szanuje te swoje marki, więc też nie wiem, czy ludzie polecą w tym przypadku na markę po prostu. Ja jakoś nie czuję, że to będzie ogromny, wielki sukces. Sądząc po Twitterze i reakcjach na Twitterze, to może być tak średnio z tym. Są tacy, tak co bronią własną piersią tego. Nie rozumiem ich, ale... Ja osobiście nie rozumiem takie narzekania na tego, na to Prince of Persia, bo głównie mi się rzuciło to, że to chodzi o to, że to jest 2,5D, a nie coś w stylu tej nowej trylogii i tych nowych części. Natomiast ja to rozpatruję jako taki trochę powrót do korzeni, bo mimo wszystko Prince of Persia zaczynał jako gra dwuwymiarowa. Osobiście nie skreślałbym jej jeszcze. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się nie podobać kierunek artystyczny, bo ten nowy książę wygląda trochę dziwnie z tymi dreadami. Jeszcze raz trochę ta gra wygląda. Trochę ta gra wygląda jakby. Nie wiem, jakby to powstało w uniwersum League of Legends trochę. No to nie, takie miałem skojarzenie. Takie generyczna platformówka po prostu. Jakby nazwę zmienili, to nikt by chyba nie zauważył i. Może mniej osób by wtedy właśnie zauważyło tę grę, a także Prince of Persia to jest szum. A was z Prince of Persia łączą jakieś nostalgiczne takie... U mnie średnio, uczucia? Jakoś nigdy nie byłem fanem. Ja pamiętam tylko, że na lekcjach informatyki po prostu się grało na szkolnych komputerach, bo to było, to działało. A co, ten stary? Stąd... Tak, ten starutki. To no to powinno mówię. Ci się podobać, a, nostalgia, pias, Kuba. No ale to... Konrad, no przecież widzisz te dwie gry, to są zupełnie inne gry, oprócz tego, że widok mają, że bohatera widzisz z boku nawet,
to tyle. No miecz jest tyle. Też chyba i skakana. No dobra. Przede wszystkim przeszkadza mi to, że kolor szat się nie zgadza. To najgorzej, to już w ogóle nie ma. Nie trochę ma trochę się zlękłem, jak powiedziałeś kolor, ale okej, okay, jak się. Jezu, Konrad, zgody tym nie masz. A do tego, do tych piasków. W Chinach byłeś, co... Kuba, się 8 lat, także. Ja je. Pamiętam, ale nie mam jakiegoś takiego super sentymentu, żeby to była jedna z moich topowych gier i za remake, który miał być, a nie ma, dałbym się pociąć. O właśnie, bo miał być remake tych Piasków Czasu chyba i ja już się pogubiłem trochę. To ma być teraz ten remake, czy... To jest skasowali remake już, to chyba. Aha, Ubi zabiło. Jakoś niedawno albo się skasowali, pojawił, albo w końcu wypchnął jakiegoś takiego kasztana. Albo to miało być tym remake'iem, tylko może nie wiedzieli, co z tym zrobić i nazwali to po prostu inaczej. No nie wiem, tam dla mnie w Ubisoftie się trochę dziwnie dzieje po tym, co widziałem, co się stało z Settlersami na przykład. No i Ubisoft nie ma zbyt dobrych czasów ostatnio, jeżeli chodzi o gry. No, będzie Assassin nowy, będą wszyscy zadowoleni. Nie bardzo, bo już były narzekania. Tak, jest. Dzisiaj wypuścili swoją drogą taki dziennik deweloperski, że wraca do korzeni, że oni się tam bardzo inspirują tymi pierwszymi częściami i nawet będzie taki filtr na kamerę, co ci da takie kolorki, jak były w pierwszym Assassinie. Czyli wszystko brązowe, 9 gości do zabicia, a pomiędzy 3 zadania poboczne na krzyż do wykonania, tak? Możliwe. I Borys Szczyt w głównej roli. O nie. Ja ci mówiłem tylko o filtrze na kamerę, ale dobra, nie, niechaj będą też zadania i przeciwnicy i wszystko. Nie, no ma być więcej skradania i ma być więcej tej asasynowatości w asasynie. No ale to też jedna rzecz, w końcu. To co mówią, a druga rzecz to, co faktycznie się tam wydarzy. No dobra. Następnie, ja tutaj w ogóle zaznaczę, że posiłkuję się listą przygotowaną przez Artura na pograne EU i sobie jedziemy tymi tytułami, które się tam pojawiły, więc tutaj bardzo też dziękujemy za ogarnięcie tego sprawne. Dla nas, wcale... tak? Dla nas. Tak ogólnie. Świat. Za ogarnięcie światu. Dziękuję w imieniu świata całego, prawda? Całego świata i całej Polski. Także Mortal Kombat później było sobie. Jeden. To ten w czasach pierwszej wojny światowej, tak? Mówiłem już ten żart, rozmawialiśmy o Mortalu 2 odcinek temu, czy nie? Nie wiem, możliwe, bo brzmi znajomo, albo po prostu jest tak głupie, że brzmi znajomo. Myślę, że kinda both, wiesz? Więc tutaj tak może być. No nie wiem, mnie Mortale nie jarają. Kiedy grałem w Mortala, nie pamiętam. Bo przegrywałeś. W ogóle w bijatyki nie gram. No pewnie tak. Bo na automatach zawsze się przegrywało, żeby później złotówkę znowu wrzucić, czy tam to się przegrywało. Nie wiem, nie mam sentymentu, ale ciekawi mnie, co tam się będzie działo w tym roku na tym po prostu na rynku, na tym pojedynku Street Fighter, Tekken i Mortal Kombat. Kto tam to finalnie wygra, bo na razie Street Fighter sobie radzi bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Już tam ponad 1 000 000 się tych gierek sprzedało. A jak konkurencja, to zobaczymy. Ja kompletnie pas. Ja tak samo. Ja z bijatykami ostatnio miałem coś wspólnego, nie wiem, w 2001 roku gdzieś na plaży nad morzem w salonie gier chyba i na tym się skończyło. Ja sporadycznie odpalam, ale to też nie jest na takiej zasadzie, tak casualowo, bardziej żeby sobie te historyjki pooglądać, trochę tam naparzać przyciski. Czyli grasz w Mortala dla fabuły, tak? Tak, tak samo jak Fortnite'a. Nie, ja nie jestem w ogóle tym typem gracza, który tam wchodzi, że tu musisz double punch kick, high punch, kurwa, low king, pół obrót, ćwierć kółko, to jest... Ja już się gubię na etapie kwadrat, trójkąt, kwadrat i to jest kombo. W sumie skakania by mogło nie być, co nie? Tak na dobrą sprawę, tam lewo, prawo w zupełności. Nie, skakanie to jest jedna z moich głównych taktyk przecież. Aha, no dobra, skakanie, kucanie. No, czyli Mortal jak zwykle nikogo.
Ale mam wrażenie, że ta grupa osób, fanów bijatyk, ona jest tak bardzo, bardzo ściśniona i ona istnieje i jest aktywna, ale po prostu widocznie nie w naszych panieczkach. Znaczy, ja widziałem na Twitterze chyba głównie marudzenie, że to nie jest jakaś nowa część, tylko znowu remake i ble, 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 odgrzebany kotlet. Mimo tego, że co to jest... ma być właśnie? To ma być remake, czy to ma być prequel w końcu? A panie, kto to dojdzie? Kto to dojdzie do tego, co to coś, co było, ale nie było i jest nowe chyba. Nie wiem, ja się też pogubiłem w tym. Ale to, ja mam wrażenie, że na Twittera to w ogóle nie warto wchodzić po opinie ludzi o grach, bo tam jest tylko jedno wielkie marudzenie. Tak. Przynajmniej jeżeli mowa o zapowiedziach i tyle, co słyszę, bo tam było to PlayStation Showcase ostatnio, ten właśnie Summer Game Fest. Chyba coś jeszcze, czy nie? Po drodze. Devolver już był, ale nie. To jakieś devolvery i jutro ma być... słyszę praktycznie. No? Jutro ma być Xbox jeszcze, chyba z Bethesdą. A to ja już przepowiem, co jutro będzie. Jak Starfield jak gówno... Czekaj, to nagramy, zobaczymy, czy się... Tak, będzie marudzenie... że znowu nic nie pokazali, Xbox nie ma gier, to mają być te to super gówno. Gry na konfy. Jak takie gry na konfy wziąć? Przecież to jest co to jest, to nie jest E3, no bo w sensie pomijałem, że to nie jest E3, ale kiedyś był lepiej, w 2016 jak dziadek na flecie grał, kurwa szkoda grać, gówno i to będą główne takie tematy, wypowiedzi, które będą się w różnych konfiguracjach pojawiały i jestem o tym przekonany, bo już od paru ładnych lat cały czas jest narzekanie na cokolwiek by nie pokazali, to tak, jest wieczne tak. marudzenie. Ja tego nie rozumiem, bo jeżeli są jakieś konferencje, no to jasne, nie wszystkie tytuły mi się podobają i często większość to po prostu takie, no okej, nie jest. Ale raczej skupiam się na tym, co mi się podoba, no nie wiem, no nawet jak na konferencji pokażą tego Anala Wake'a 2 w końcu, albo nie wiem, co tam jeszcze pokazali, tego Spondermana 2 na PlayStation, jakoś wolę się na tym skupić, że to mi się podoba i fajnie, niż no nie wiem, no przelewać tą negatywną energię i ojczeć, że kurwa, gówno i pojebane, kurde, no ludzie, no trzeba trochę optymizmu, a nie marudzenia, no po co to tak? Ale to jutro będzie dokładnie to samo też po pokazie Bethesdy. Będzie Starfield gówno, Fallout 76 jest dla debili, Bethesda to chuje, bo wszystko zepsuli i Todd Howard kłamczuszek, oczywiście, hashtag coś tam. Tak, klasyka. Tak, to już kopiuj wklej, tylko się zmienia tytuł gry po prostu i jest rok to sama gadka co zawsze. Tak. Inny rok, no to inna gra i to samo rozrzędzenie. Takie bingo jak można. Jak trafiliście, to Konrad zostawi, a jak nie, to po prostu wytniesz z odcinka. Tak. Wtedy dogram, okay. Nie? Po prostu będę czytał z Twittera, że ale super, mega Starfield, ale pokazali. Tak. No dobrze. Lećmy dalej. Path of Exile było pokazane. Path of Exile. Dwa Path of Exile były pokazane? Dwa były pokazane, ale razem także się, wiesz, to się pomnożyło i jak to się podniosło do potęgi, to w sumie wyszedł jeden Path of Exile. Także jeden Path of the Exile 2 wyszedł finalnie. Mam nadzieję, że moja matematyka okazała się tutaj dla ciebie jasna. I trzeba ja jeszcze powiem liczę. Tak. A to dam ci chwilkę, no. Już? Trzy mi wyszło. Trzy. No nie wiem, to może mamy przecieki jakieś po prostu, może wiemy już więcej niż reszta. Jedynka mnie ominęła przez to, że byłem w Chinach, a tam nie działała, albo działała tylko po chińsku i dlatego odpuściłem, że po prostu była chińska wersja. Bardzo chciałbym w tę grę grać i zagrać, ale boję się jej rozmiarów i ja nie wiem, czy tam jest taka normalna kampania, że się kończy tę kampanię. Znaczy nie wiem, czy się kończy. I masz spokój? No, że fabuła to, wiesz, tylko ja na przykład, no nawet w tym Diablo, o którym pogadamy trochę później, mam tak, że nawet jak te wszystkie endgame'owe aktywności chciałbym pominąć, to po prostu kończę sobie kampanię i jestem okej. Okay. Skończyłem sobie grę w single player, powiedzmy, a nie chciałbym tego, żeby to się tak wlokło i były te endgame'y i tak dalej. I tego się trochę w Path of Exile bałem zawsze. To Path of Exile, bo tak jeszcze sprawdzam, ale no tu gra ma normalne questy fabularne. Jest podzielona teraz w tym stadium na 10 aktów. I nawet epilog wyszedł, nie? Czyli ta historia w Path of Exile się skończyła, także możesz sobie przelecieć przez to.
No to co, to kończymy nagrywanko i lecimy grać? Bo w sumie... Można jeszcze jak. No dobra, to dzięki chłopaki, fajnie było. Cześć, pa. Pa, cześć. Aloha. Wulgarny tytuł ogarniesz do końca odcinek, tak? Tak, tylko później drzwi zamknij do studio i już będzie wszystko elegancko. Tylko klucze mi musicie zostawić jeszcze. Nie, nie, spoko, no spoko. Światła też nie gaś, pani Grażynka tutaj jeszcze wpada z mopem, także. Tylko te, krzesełka na biurka. Ciekawi mnie, jak ten Path of Exile 2 wypadnie w porównaniu z Diablo. Wypadnie, ja tu po naszemu mówię, no. Mnie akurat jedynka kompletnie minęła. Odpaliłem to na dosłownie 15 minut, zobaczyłem właśnie to drzewko rozwoju, przewróciłem się z krzesła, wypadłem przez okno i wróciłem, pograłem chwilę, zobaczyłem, że mój ludzik nawet nie może mieć spodni i chyba nigdy do tego już nie wróciłem. Nie wiem, czy nie widzę problemu w nieposiadaniu spodni. Czy coś się właśnie w kwestii spodni zmieniło? Nie wiem, oj, bo ci gracze to teraz tak negatywni wszystko krytykują, a tu raptem nie ma spodni, jest wielka afera. Tak. Nie wiem, dziwnie to dla mnie wyglądało, że mam jakiś zajebisty pancerz, wielką maczugę i nie mam portków. Znaczy wielka maczuga. No to po co, jak masz wielką maczugę, to po co ci portki? Po co chować przed światem? To się trzeba pochwalić. Ale nie wiem, jakoś nie pokochałem się z tą grą za bardzo. No to co, po prostu wszyscy się widzimy w dwójce, tak? Tak, znowu na 15 minut. Mam nadzieję, że spodnie chociaż dodali. Dobra, a więcej o Path of Exile 2 mamy się dowiedzieć 28 lipca. Także jak ktoś czeka, to wtedy będzie więcej szczegółów. Później był Exo Primal ze Street Fighterem, to nikogo. Nicolas Cage to nikogo i w ogóle nie wiadomo, po co on tam był do końca, ale niech ale będzie. Ale gdzie będzie Nicolas Cage właśnie, bo widziałem... W Dead by Daylight będzie w obecnym. Yes. To tam wszyscy byli chyba. Dobrze, był Wiedźmin, zwiastun trzeciego sezonu to nikogo i był Witchfire. Jak? Wszyscy czekali, super. Każdy super prawdziwy Polak. Będzie, tak, ekstra będzie. Co moi mili myślicie o Witchfire? Zresztą polskim, prawda? To jest polska gra, dobrze pamiętam. Tak. Od tu Chmielarza. Tak. Będzie Early Access, zacznie się od Early Accessu, który wystartuje w septembrze. September to będzie we wrześniu. Tak, we wrześniu wystartuje. No i co? Jak się podoba? No strzela się. No strzela się, ale fajnie się strzela z tej kuszy i z tych tych takich, no nie wiem, to są... Czekaj. Jak się nazywa ten bolce. Kierunek? Jaki kierunek? Kołownica? Takie steampunkowe lekko to wszystko jest. O, tego szukałem. Chociaż nie wiem, czy to bardziej westernowe, czy bardziej steampunkowe. Steamstern, możemy tak to nazwać i to określenie. O, pięknie to wypadnie w trójkaście. Pięknie. I potem czyli każdy znowu wyznaczamy trendy. Tak, oczywiście. Zawsze. Dobrze. Nie wiem, no jest fajny klimacik. Zobaczymy, jak się będzie szczelało, prawda? Bo to o szczelanie chodzi. Ale nie słyszę entuzjazmu, nie słyszę zachwytu. Fajnie wygląda jakoś... ten Witchfire, ale... Ile on powstaje? 8 lat już? 6? No to dobrze, doszlifowany. Tak ma być. Jak myślę, Cyberpunk, 5 lat w Early Accessie i będzie, prawda? Ja trochę jakieś mam tam nadzieje nikłe, bo to jest w końcu gra od ludzi, od Painkillera, ale nie wiem, jakoś tak nie wygląda jak coś dla mnie. Chociaż ładne jest. Myślałem, że Witchfire'em się bardziej zachwycicie. No ale jak nie, to nie będę nikogo na siłę tam wciskał rzeczy. To nie, trudno. Jak chcę, żebym się zachwycał, takie chińskie bajki dawaj. Będą, ale na początku będzie Remnant 2 otrzymał datę premiery, więc będzie premiera 25 lipca. I ta gra bardzo fajnie wygląda, jak będzie tak dobra jak jedynka, a podejrzewam, że może być nawet lepsza, to będę zadowolony. To nie jest gra, którą bym chciał ogrywać na premierę, także już jestem, no po prostu nie wytrzymam, ale chętnie sprawdzę. W ogóle jak tak gdzieś materiały z tej gry się wcześniej pokazywały, to ja nie wiem, to ja miałem tak też z pierwszym Remnantem w sumie, że oglądasz jeden trailer, oglądasz drugi trailer i masz takie, to nie może być ta sama gra. To coś jest nie tak tutaj. To są zupełnie inne światy, zupełnie inny klimat. I tutaj jest w sumie podobnie. A najbardziej czekam na
jest taka klasa postaci, która ma owczarka niebieskiego jako towarzysza i on będzie tam jadł gry z przeciwników. Możliwe, albo jakiś tam Tresser Bestii, coś takiego. No ale będzie z piesełem, a wiadomo, że gry z piesełami to 10 na 10, prawda? Nie. Z kotkami, tak, z pieskami. No dobrze, to jeżeli takie gry was mroczne, ciemne, brutalne nie interesują, to czy interesuje was ten Sonic Superstar, czy mkniemy dalej? Powiedziałeś Sonic, więc myślę, że... Że nikogo? Że może niech Sonic mknie dalej. Dobrze, niech Sonic mknie. Chińskie bajki, Honkai. Nikogo. To jest to od twórców Genshina, tak? Tak. Co się nie za bardzo tam dobrze chyba kręci i sprzedaje, no ale wszyscy są dalej w Genshinie, także po co mają iść do Honkai? To tyle. Dobrze, szybko, fajnie. Tętno pulsu, lecimy na żywo. Dobrze. Lies of P, czyli Pinocchio w Soulsach. Demko mi siadło, mimo że ja soulsowy nie jestem, bo cytując klasyka z przeróbek o Borewiczu, jestem pizda, nie skoczek, ale demko bardzo spoko, fajne. Aha, czyli powiedz... już sobie grałeś nawet. Jeszcze raz? Grałeś już nawet, tak? Tak. Wczoraj akurat, chyba jak to, no, na drugi dzień jak to wyszło. Ale dobra. Przyjemne. Taki Bloodborne właśnie, tylko z Pinokiem. Chociaż wczoraj już mi ktoś zwrócił uwagę, że wszystkie gry z gotycką stylistyką nazywamy klonem Bloodborne'u, więc nie chcę już tego Bloodborne'a używać. No może Soulsów na przykład. Powiedz mi, jak to jest z tą mechaniką rozrostu nosa? Czy ona istnieje? Czy można przede wszystkim napierdalać nosem, bo dalej nikt mi nie odpowiedział na to. A szczerze mówiąc, nie zwróciłem nawet uwagi na nic takiego, tylko że Pinokio jest teraz androidem jakimś tam dziwnym, a nie drewnianym. No, ale nie zwróciłem uwagi na to, szczerze mówiąc. No i jak mówię, jestem straszną ciotą w Soulsach i w tym demku w ciągu 20 minut chyba z 8 razy zginąłem. Nawet go nie skończyłem, szczerze mówiąc, ale podobało mi się to, co widziałem do tej pory. No i będzie w Game Passie, z tego co pamiętam, więc nawet jak ktoś nie lubi geldu wydawać na gry, przy których będzie się denerwował, to będzie mógł to sprawdzić. Dobrze, a powiedz jeszcze raz, czego wydawać na gry? Pieniędzy, przepraszam. Jezus. Ale jakiego słowa? Opcja niemiecka. Geldu. Opcja niemiecka mi się uruchamia, bo w pracy mam przeważnie samych Niemców, tam dwóch Polaków dosłownie i mózg mi się siłą rzeczy przyłącza na ten bandycki język Donalda Tuska. No ale po polsku jeszcze bardzo ładnie mówisz, nie? Bo to chwilę już tam siedzisz. To na przykład jakbyś do Ameryki pojechał, to tam stamtąd ludzie często już nie mówią po polsku. Tak. Po trzech miesiącach. Trochę zapomina, jak to jest po wasiemy. Konrad po prostu tutaj się ze mnie naśmiewa, że ja spędziłem tyle lat i nie potrafię już po polsku w ogóle. To jakieś tam banialuki pieprze i no cóż. Widzisz, Konrad, da się jednak zachować. No ale moja żona ma naprawdę ciotkę, która po trzech miesiącach w Anglii wróciła i zapytała, jak to jest po wasiemu, bo ja już zapomnala. I już więcej nie wiem, bo wybuchłem jej tak śmiechem w twarz, że... Ciotka pojechała do Anglii i wróciła z amerykańskim akcentem. Tak, bo ona uważa, że tam jest, nie ma w ogóle angielskiego, jest język amerykański i ona już mówi po amerykańsku. No, cóż, miejmy tylko nadzieję, że ciocia nie słucha Trójkastu i nie... Nie, tak nie zrozumie, nie mówi po polsku. Tak, ona już zapomniała polski, więc Boston, Massachusetts. No dobrze. To później pokazali jeszcze dwie gry takie online, Throne and Liberty i Warhaven. I to są gry takie średniowieczne, fantastyczne, brutalne, obie sieciowe, także tutaj pomijamy Party Animals, pomijamy Crash Team Rumble. Nie wiem, mam wrażenie, że Crash trochę umarł. Tak. Czy nie? To jest taki... Troszkę tak, miał zryw, ale cóż. Taki truposz na sznureczkach, którym się jeszcze bawię i myślę, że on coś działa. Chyba. To może być fajne, nie? Ale wątpię, żeby to zawojowało świat tak naprawdę.
To dochodzimy, Konradku, do twojej ulubionej gry z twoim ulubionym tytułem. Zostawię to tobie, bo wiem, że kochasz, lubisz, także proszę bardzo. I co, że Persona? Nie, tam daj pan spokój, kto to widział. No bo rzeczy. Persona 3 remake wyciekła, myślałem, że... No ale to wyciekło, ale my dalej gadamy o Summer Game Fest. Taki tam był, taki jeden Alan tam był, wiesz, ale nie wiem, jak będzie grze. Alan Wake, tak? Alan Wake, był gameplay pokazany. No, czekaj, bo nie widziałem w sumie gameplay. No widzisz, to ty w ogóle jesteś zaskoczony, to myślałem, że tak, bo tam jak wcześniej rozmawialiśmy, to zajawiłeś, że właśnie się tak jakbyś zajarał tym Alan Wake. No bo bardzo, bardzo się cieszę na Alan Wake'a, zawsze na myśl o nim mi się buzia uśmiecha. Ale no wygląda jak Alan Wake, no co ci powiem, no. Nie ma rewolucji jakiejś, mam wrażenie, mimo wszystko. Mm-hmm. Czyli po prostu z blazowanym siurem jedziesz. No dobra, bardzo dobrze, lecimy dalej. Powiedzcie mi, bo ja się trochę już pogubiłem, czy Warhammer Space Marine 2 to jest gra od... pochodząca z państwa po naszej prawej stronie? Tak jest. Spoglądamy na mapę. To omijamy, dalej lecimy. Yes, Your Grace, Snowfall, Indyczek, kontynuacja. Jak się lubi indyki, to bardzo proszę, jak najbardziej można zagrać. I ma zajebisty soundtrack, jeśli chodzi o Yes, Your Grace, przynajmniej o jedynkę. Ja chyba koniec końców nie zagrałem. Tak, nie zagrałem. Chociaż mi się to troszkę teraz pomyliło z tymi filarami ziemi, ale to jednak były inne gry. No dobra. Toxic Commando, John Carpenter's, czyli strzelanie do zombiaków. No, taki można by powiedzieć, czekaj, patrz, Days Gone, które mamy w domu. No, to też mi się z tym skojarzyło właśnie i jakoś nie zachwyciło. Wolałbym zobaczyć, jakby ktoś wydał pieniądze i zrobił Days Gone 2 niż takie coś. Czekajcie, bo ja się teraz może w ogóle... A kupiłeś na premierę? Days Gone? No. Tak, chyba nawet w preorderze. I ja kurwa, się tam jarało. To dziękujemy. Ale mogłeś kupić dwa razy, to wtedy byśmy mieli dwójkę. No, też ubolewam. I nawet chciałem mówić, że dwa razy to kupiłem tak naprawdę, bo i na kompa, i na PS4. To patrz, robił wszystko, co w jego mocy. Tak. No. To my zawiedliśmy. Zacząłem już tak. Nie wiem, czy się skompromituję, czy nie, ale kto to jest John Carpenter? Ja pierdolę. O panie. Czy wy znacie tę postać? Bo ja nie wiem, albo... To jest reżyser filmowy, kochanieńki. O Jezu, to ja bym nawet nie szukał w tę stronę. Dobra. Takim chyba jego najsłynniejszym filmem jest... Coś. To. Coś. Kurwa, te tytuły po prostu mi się zawsze mylą, bo ja nie wiem. The Thing. Coś. Tak, The Thing. Nawet gra była na podstawie tego, pamiętam, ale chyba nie była jakaś cudowna. Tak, to był w ogóle sequel. Fabularnie. O. Czyli jednak się skompromitowałem. No bardzo, bo Carpenter to jest jedno z... W sumie bym powiedział najważniejszych nazwisk w kinie, no, w historii ucieczka kina. Z Los Angeles przecież to jest jego, ten, jest, nie wiem ile jest fanów tego filmu, ale ja go jakoś zapamiętałem. Atak na posterunek 13, było coś takiego chuj lat temu, później jakiś tam jeszcze remake tego wychodził i to jest o oblężonym posterunku, który tam źli ludzie napadają i cały film bronią, strzelają, ale tak, nie wiem, jakoś dobrze zapamiętałem ten film, ale no najbardziej coś. The Thing. No on w sumie jak się mówi Carpenter, to często jest to kojarzone z takim body horrorem. Dość realistycznym i też robionym nie poprzez CGI, tylko kurwa, jak to się nazywa? Uciekło mi słowo, ale że faktycznie robią tam te walce różne te. Tak, nawet figury, no. Mechanizmy, co wychodziły z ludzi, to nawet to były jakieś tam właśnie takie machiny z twarzami jakimiś z gumy. No, ciekawy jestem tej gry, ale nie wygląda za fajnie.
Mimo, tak wygląda jak taki Left 4 Dead trochę, tak. Nie? Coś w tym desem. Ale myślicie, że on jako reżyser będzie miał faktycznie jakiś coś tam będzie, czy to jest po prostu nazwisko tutaj i tyle, czy to faktycznie będzie w jakiś sposób inspirowane? Mi się wydaje, że to chyba tak będzie jedynie nazwisko dla zasięgu. Ja nie wiem, ile on ma lat, ale mi się wydaje, że to już jest jakiś taki gość w podeszłym wieku i nie wiem. 75 z tego, co mówi Google. O to myślę, że jest dużo starszy już. To może. No dobrze, ale to nie dodało wam wartości, że po prostu teraz się tą grą jaracie w jakiś nie, sposób. Nie, bo 75-letni facet, którego nazwisko wlepiono na grę, to wiesz. Już się nauczyłem, wiesz, po grach Ubisoftu, że to niekoniecznie znaczy, że on cokolwiek ma wspólnego z tą grą. No bo na przykład Tom Clancy, nie wiem, czy wiesz, Kuba, The Division 2 to nie tworzy. A Alan Wake tworzył Alana Wake'a, czy nie? Sam Lake, dobrze. Max Payne robił Alana Wake'a. Jeden z trzech Maxów Payne'ów. Czterech, tak. Jakby liczyć Wahlberga jeszcze z filmu. To ile było Baldur's Gate'ów? Za dużo. Kolego! Mam butelkę pustą akurat. Nie, no, pokazali kolejny trailer z Baldur's Gate 3, no, to też wszyscy wiedzą, że to jest piękna gra i że będzie piękna gra. Mnie korci kolekcjonerka, ale jak zobaczyłem cenę, to jednak chyba sobie kupię po prostu na Steamie. Tylko cały czas walczę z tym, żeby nie kupić tego wczesnego dostępu i zaczekać na pełniaka, ale coraz bardziej słabne i chyba się złamie. Ja już wczesny dostęp ogrywałem, ale nie tak dokładnie, jakoś mega, żeby sobie właśnie nie musieć tego ogrywać później drugi raz. Ciekawy jestem tylko, czy skończę, bo to na pewno będzie wielka gra obszerna. Może oni skończą. Oni skończą na pewno. Ile już jest w Early Accessie Baldur Trójka? No ale już ma być data premiery. Dwa lata chyba. To nie jest jakiś ten, w takim wiecznym, ale no, jak na taką grę to mi się wydaje... Dość długo, ale nie jest to Early Access, jak na przykład Project Zomboid, który tam chyba 11 lat już siedzi. Pamiętam, w gimnazjum byłem, jak to się pojawiło i było viralowe na YouTubach, no to mniej więcej tyle, no. Ale nie wiem, ja jak widzę Baldur 3, to od razu mi się wyłącza umysł i czekam, aż się skończy zwiastun. Albo przewijam po prostu, bo jak dla mnie, jako że to już wyszło 2 lata temu w tym Early Accessie, to jest tak, jakby to już wyszło i troszkę no te wiosny mnie nie interesują. To jest coś, co już jest, także no. Czyli no, znowu zbazowany siur, bardzo dobrze, gratulacje. To możecie ten Spider-Man cały, co tak nie można krytykować na Twitterze, to może ciebie ten Spider-Man 2 interesuje. Dlaczego nie można krytykować na Twitterze? No nie wiem, bo przed chwilą mówię, że nie można krytykować. Można, bo to PlayStation. To nawet trzeba, tak? To jest nie tylko obowiązek, ale i przyjemność krytykować. No i co? I na premierkę pewnie nie kupisz, prawda? No najpierw musiałbym jedynkę przejść i tego Milusia Moralesa. Czekaj, bo się teraz jeszcze zawahałem, kiedy to będzie data premiery tego nowego Spidermana. Gdzieś mi to uciekło. To będzie w ogóle chyba jakiś miks tego Milesa, miks Milesa z jedynką. Połączenie takiej tej jedynki z Milesem, bo tam chyba będzie właśnie dwóch tych kasztanów. Ja się w ogóle w Spider-Man... No to tak teraz to było bardzo wulgarnie graczu niepoprawne politycznie, co powiedziałeś. Kasztany? No. Ja zawsze mówiłem, na każdego w sumie mówiłem kasztany od podstawówki. Do nauczyciela nawet powiedziałem kiedyś, ty kasztanie, nie znasz się. I dostałem, pamiętam, jedynkę z zachowania, no. Ale to ja zawsze akurat... taki wywrotowiec byłeś. No niestety właśnie. Legnica zobowiązuje. No dobrze. Tak jak patrzę, to jeszcze całkiem sporo tych trailerów nam zostało. Myślę, że troszkę... Weź powiedz o najważniejszych, a... Palworld fajne Pokemony, co takie tylko, że się będzie cisnęło z
To jest taka zrzynka z Pokemonu, że aż miło popatrzeć. Tylko tam będzie się dało, z tego co czytałem, tymi stworkami po prostu... Z minigana napierdam. Tak. Będzie się dało im tam jakieś działa, bazuki doczekać, ale też będzie im się dało do pracy w fabrykach na przykład wrzucać. Ja bym w sumie chętnie takie Pokemony przytulił, gdzie Pikachu gdzieś zatrudniamy, nie wiem, do roboty na magazynie i on musi tam orać dla nas. Wózek go tutaj znajdziesz, przebije. Coś takiego znajdziesz w Palworld. No ja bym takie brutalne Pokemony chętnie przytulił akurat. Tak, będą, to właśnie jest coś takiego. I w ogóle z tym, że zrzynają z Pokemonów, to się nic nie boją, aż dziwne, że tam jeszcze pozwy nie poszły, bo nawet na tym trailerze ten Eevee to jest... No, one wyglądają, jeden, te stworki, jak jeden do jednego. No i gierka wejdzie w Early Access w styczniu, także to ciekawie, jak to siądzie, jak to się poniesie. To chyba tak do stycznia sobie dali czas, czy Nintendo się odezwie, czy nie zwiną wcześniej już interesu? A może też Nintendo jest mądre i wiesz, czekają, aż tam budżet zleci jeszcze i wtedy dopiero na sam koniec już jak będzie miała gra, potem się pogrywać, bam, pozewik. Dobra, lecimy dalej. Co tam jeszcze było? Like a Dragon was interesuje? Bo ja to tak te japońskie omijam, bo ja nie jestem Yakuza? Fanem tej japońszczyzny, więc to jest taka Yakuza chyba, która nie jest teraz już Yakuza. Tak? Ja próbowałem się przekonać do tej serii, bo dużo ludzi na Twitterku właśnie chwali i grałem jakiś czas temu w tą, gdzie się żulami chyba gra, nie pamiętam pod tytułu. Siódemka. Znaczy, pod tytuł to był właśnie Like a Dragon, bo oni zrobili ten myk, co z Residentem 7, czyli nazwali to Yakuza tutaj na zachodzie, ale dorzucili jeszcze oryginalny tytuł, ten japoński, bo Yakuza to zawsze było Like a Dragon. Tylko na zachodzie to przetłumaczyli jako, zmienili tytuł na Yakuza. Żeby się kojarzyło. No bo żeby lepiej się sprzedało, nie? No bo tak like a Dragon to niewiele tutaj hamom z zachodu mówi, a Yakuza to już wiadomo, że takie GTA, prawda, nie? Tak. Tylko bez samochodów i z ledwo otwartym światem i z karaoke. Także teraz oni powrócili do tego, bo chyba zachód się trochę otworzył bardziej na Japonię. No w sumie nawet nie chyba, tylko zdecydowanie. No i wygląda jak Yakuza tak naprawdę, nie? To umówmy się. Ale ona ma taki swój styl, że Yakuza rozpoznasz z 2 kilometrów, że widzisz nawet screen jak to nie trailera, ale... Yakuza. Ale kojarzysz samą serię, to już wiesz, że coś, co pokazują, jest Yakuzą akurat. Tylko ciekawi mnie na rzecz, bo to jest ta Yakuza w starym stylu, bo no, od siódemki Yakuza została JRPG-iem. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, ale to spoko wyszło. A tutaj to jest dalej brawler. I też nawet ta Yakuza to nie jest tylko tam Like a Dragon, The Man Who Erased His Name, tylko to jest Like a Dragon Gaiden. Co podpowiada mi, że może być tak. Bo tu nawet Kazuma Kiryu, czyli ten oryginalny główny bohater, jest też protagonistą. Konrad, ja się autentycznie zacząłem o ciebie obawiać, bo ja ci tu rzucam Alanem Wake'iem, ja ci tu rzucam drugimi europejskimi tytułami, Spider-Manami jakimiś, one takie wyjebongo totalne, Kuba, nic, co ale... mnie te... A tu Yakuza wjeżdża, no i ten, i tego na trailerze widziałeś, ten przechodził i tego, i on wygląda jak ten, ale to była pierwsza edycja 7 części z Japonii. Ale bo to jest dla mnie dużo ciekawsze, to co się dzieje z Yakuzą jako marką i tu, że prawdopodobnie teraz będziemy mieli te Like a Dragon Gaideny, które będą tymi oldschoolowymi Yakuzami, gdzie się leje po mordach przyciskami, a tymi Like a Dragonami z Onichibanem, które są JRPG-ami, a do tego jeszcze tą serię o tym detektywie. Tam wiesz, wulgardę, że można go wyciszyć na spokojnie, to nie można. I to jest cała ta polityka wydawnicza jest dla mnie dużo ciekawsza niż Anal Wake 2. No, Anal Wake 2. No jest Anal, i jest Wake, i jest 2. I to jest to samo, co Anal Wake i Wake, jak jeszcze nie było 2, tylko było nic. To jest ta sama gra, no tylko ładniejsza, no umówmy się. No dobrze, to jak już jesteśmy przy tej japońszczyźnie, to jeszcze powiedz mi, co o tych finalach myślisz? I czy faktycznie ten final, to Final Fantasy VII Rebirth, to była taka zapowiedź, która zasługiwała na aż tak zbudowaną atmosferę i na ostatnie miejsce na całej konferencji.
Zależy, kogo zapytasz. Ja osobiście z Final Fantasy nie mam jakichś wielkich takich wspomnień, bo nigdy w to za dziecka nie grałem. Siódemkę nadrobiłem po latach. I tam inne, kilka innych części też, więc bardzo je lubię i bardzo mi się podobają. No natomiast nie łączy mnie z siódemką takie nostalgiczne połączenie jak nie wiem, jak na przykład właśnie Artura, nie? Który ogarniał tego Summerfesta, a który wiem jest olbrzymim fanem Finali. I wiesz, jeżeli ktoś jest mega fanem, jako dzieciak zagrywał się w siódemkę, no to tutaj też posikany siedzi i mega, bo to jest powrót ukochanej serii, ukochanej gry dla wielu. No siódemka to zresztą jest, był game changer tak naprawdę dla Finali na zachodzie, mi się wydaje. Więc pewnie tak, no to jest jeden z takich kultowych tytułów, największych kultowych tytułów tak naprawdę, więc no, mnie osobiście spoko, pewnie zagram, ale jakoś nie mam wielkiej oparcia na to. A jak to u ciebie wygląda, wulgarne? Jak tam... Ja finalowo to jestem strasznie do tyłu. W siódemkę gdzieś tam grałem, jak byłem mały, ale to u klumpla, gdzieś na przerobionej konsoli, praktycznie jedyne co pamiętam, to że to było chyba na czterech płytach i na tym się moja przygoda z finalami kończy. Albo trzech? No widzisz, jeszcze ci popsuł. Bardzo dużo czterech. Tego remake'a grałem chyba w demo, jeśli takie było. I nawet spoko mi się w to grało, ale ja w ogóle nie jestem chińsko-bajkowy. Poza Ni no Kuni i czymś tam jeszcze, nie pamiętam nawet czym, to jakoś nie jestem fanem gatunku w ogóle. Czyli po prostu zdrowo się rozwijasz, co mogę powiedzieć. Tak? Ja w sumie do niedawna byłem obóz szkalujący chińskie bajki, ale po tym Ni no Kuni jakoś mi przeszło i tak staram się czasami zobaczyć, o co w tym chodzi, jakoś podejść do tego z chłodną głową. Ni no Kuni było turowe? Kurde, to były takie tury, tak. Każdy miał swoją kolej po prostu. A, no bo widzisz, to słuchaj, to ja ci teraz wytłumaczę, to nowe finale, nowożytne. Oh yes. Możesz jak najbardziej grać, jakkolwiek chcesz tak naprawdę. Jeżeli nie lubisz MMO, to można 14 pominąć, prawda? Ale już od 15 już i tam w kilku innych tam wcześniejszych części, no na przykład Crisis Core Final Fantasy VII, który na początku tego roku, czy pod koniec zeszłego, już nie pamiętam, wyszedł w wersji zremasterowanej Reunion na konsole obecnej generacji, poprzedniej generacji oraz komputery osobiste, PC, no to już są gry, które można nazwać nowożytnymi JRPG-ami, ponieważ JRPG-i na przestrzeni lat przeszły niesamowitą zmianę. Te stare, klasyczne, o których my myślimy, kiedy słyszymy nazwę JRPG, no to były właśnie takie turowe produkcje, jak właśnie Final Fantasy VII z 1997 roku, prawda? Tudzież Ni no Kuni z 2011 roku bodajże. Także, ale te nowe to są już takie bardziej slashery, to jest takie troszkę Devil May Cry, prawda, takie troszkę Baldur's Gate Dark Alliance na przykład, nie, to Dungeons and Dragons Dark Alliance, Kuby ulubiona gra, prawda, jakieś może o Bloodborne taki trochę, bo tam też się, to są takie bardziej slasherki, także tu by ci się mogło bardziej spodobać. Ale to ci mówię, tak tłukło, blululul, ani spać, ani porozmawiasz, tak tłukło, no. Ja finale szanuję, aczkolwiek doświadczenie. Ja nie mam, chyba może kiedyś. Nawet 15 kupiłem na PS4, z tego co pamiętam, i chyba nawet gdzieś tam zaszedłem dość daleko. Teraz mi się przypomniało, jak popatrzyłem na półkę z grami właśnie. Ale kompletnie nic z tego nie pamiętam, oprócz tego, że tam się jeździło samochodem i wszyscy mieli emo grzywki. Czy się jeździło samochodem? No. Samochód był, tak? No, samochód był jakiś tam samochód, tak. To było zajebiste, bo tam był ten samochód i ja to odpaliłem, myślę, o kurwa, to w GTA się będzie teraz jeździć, nie? Ale i tak potem hejlo się okazało, chociaż że tak, ten samochód chyba samo funkcjonuje jeździło, jak no? Pociąg. Tak, no on jest na szynach po prostu i tyle. Tam mogłeś chyba jedynie jaki mieć wpływ na samochód, to już się zawrócić na drodze. Tak, znaczy powiedzieć koledze, żeby... Tak, żeby zawrócił. No dobrze, moi mili, to dobrnęliśmy, przyspieszając troszeczkę końcówkę. Czekaj, najważniejsza rzecz. Ojej, no. Fortnite, nowy sezon. A, tak, miałem zapytać, co, nie, to są emocje. Znaczy, wiesz, wulgarne, my teraz z Konradem gramy. Ja gram za darmo, ale Konrad wydaje ciężko zarobione pieniądze na Battle Passy, żeby nie, go no, trochę skompromitować publicznie. No ale właśnie chciałem zapytać, czy kupisz?
Nie, bo wydałem pieniądze na Fortnite Save the World, czyli kampanię fabularną do Fortnite'a, od której Fortnite w ogóle zaczynam. Tu się stawi aplauz i brawa. Jak to działa? Bo ja się kilka lat temu dosłownie zastanawiałem, jeszcze jak miałem PS4, czy tego nie kupić. To jest normalna singlowa gierka, czy o co z tym chodzi? Dobra, odpowiem na oba pytania. Po pierwsze, czy kupić? Nie. Po drugie, czy to jest normalna singlowa gierka? Tak. To jest nawet gra z jakąś tam fabułą, która jest kompletnie pomijalna. Kupiłeś ją dla fabuły, tak? W ogóle, byłem ciekawy po prostu, jak to wyglądało, nie? I się zmienił ten Fortnite trochę. Fortnite Save the World to jest po prostu gra poniekąd survivalowa, gra w obronę bazy. Coś w stylu Orcs Must Die. Czyli tam są kolejne, taka horda, są kolejne fale przeciwników i my budujemy te zasieki, wstawiamy pułapki, żeby nie doszli do naszej bazy, i to jest podzielone na ileś tam misji, sporo całkiem ich jest, także tego jest bardzo dużo, ale to nie jest zbyt ciekawe. Fortnite to jest tak naprawdę ten Battle Royale, to jest jego najlepsza wersja. I nic dziwnego, że ten Save the World został kompletnie zepchnięty na dalszy plan. Tego nawet nie można kupić osobno. Żeby to kupić, ja musiałem to rozkminić, bo jak sobie wpiszę gdzieś tam w PS Store czy na Microsoft Store, to nie będzie. Będzie tylko ten Fortnite, ten jedyny słuszny. Żeby kupić to Save the World, trzeba wejść, pobrać Fortnite'a, wejść Fortnite'a w wybór trybów i znaleźć tam tryb Save the World. I z tego poziomu dopiero to można kupić. To kosztuje chyba 59 zł. I to jest strata pieniędzy. No ja właśnie byłem ciekawy, czy to w ogóle jeszcze istnieje. Bo pamiętam, że jak Fortnite wyszedł, to głównie właśnie ludzie kupowali dla tego trybu chyba. A później właśnie się zaczął ten cały szał na Battle Royale i to gdzieś zdechło. No bo na początku był tylko ten tryb. Battle Royale wyszedł jakiś czas chyba po premierze tego oryginalnego Fortnite'a jeszcze w Early Accessie. I to miał być dodatek, on się zrobił tak popularny, że w zasadzie zjadł swoją własną matkę. No w ten sposób odwróćmy to powiedzenie, nie? A teraz chyba zjada to zero budowania, po prostu zjada też ten pierwszy tryb Fortnite'owy z tym samym budowaniem i tak dalej. Czyli po prostu się teraz zrobił taki czysty Battle Royale. Mhm. Tak jak my sobie gramy. No ale właśnie, wracając do Fortnite Wilds, które już jest dostępne i to jest, czekaj teraz, żeby nie pomylić, to jest czwarty epizod trzeciego sezonu albo trzeci epizod czwartego sezonu. Czwarty sezon czwartego rozdziału. Czwarty sezon. Nie. Tak. No bo to są chaptery. To chaptery to będą rozdziały, prawda? Tak. Tak. No i w każdym rozdziale są sezony. W rozdziałach są sezony. Tak. To dla mnie brzmi, jakby były w sezonach były rozdziały. Nie. Dobra, nieważne, będzie, jest, znaczy dostępne, a zmienia się wszystko, wyspa pęka, wychodzą tajemnicze artefakty, będą dinozaury, dżungla i Optimus Prime jest też, do odblokowania, tak? Bo jeszcze nie grałem, prawdę mówiąc, ale tak po trailerze wnioskuję, że jest jedno po prostu ze skórek do odblokowania. To chyba to też nie grałem jeszcze. Także autoboty będą w Fortnite z dinozaurami. No Fortnite to Fortnite, rządzi się swoimi prawami, koniec końców wszystko sprowadza się do tego, żeby strzelać. I tyle. Coś jeszcze chciałbyś dodać, Konrad? Bo nie. Tak, jakby ci zależało o tym Wild się bardzo? Nie. Nie. No i fajnie, i fajnie, i super. Dobrze, to teraz jeszcze takie słówko podsumowania na koniec. Ja powiem tak. Teraz się boję mówić, bo tak wcześniej mówiliście, że wszyscy narzekają. Czyli znowu nic nie pokazali. To była cała ta konferencja. Ja się niczym tak super mega nie zajarałem, ale też na przykład Devolver miał swoją konferencję, oprócz tego, że ona była fajnie zrobiona i zabawna i śmieszna, to tam też gry mnie nie za bardzo zajarały, ale nie jest w moim przypadku to tak, że nie potrafię się jarać, bo jak była na przykład ta zimowa konferencja ostatnia,
To sobie oglądałem i faktycznie się ekscytowałem tymi trailerami. Tutaj chyba czegoś mi zabrakło. Chyba za bardzo było po prostu jako te główne tytuły ta japońszczyzna, która mi trochę nie leży. Także to po prostu nie dla mnie konferencja i tyle. A jak to u was wygląda? Ja szczerze mówiąc nawet chyba nie dośledziłem do końca w podsumowaniu na pograne tego, bo jakoś tak się znudziłem po drodze. Tego Spidermana bym ograł dwójkę, ale to na razie tylko PlayStation pewnie. A sam liczyłem, że może tego Cyberpunka pokażą dodatek i będę wiedział, kiedy swój challenge skończę screenowy w końcu. A no tak, bo ty ciągle jesteś w tym Cyberpunku zakochany i są te dzienne porcje screenów. Tak, i dzisiaj rano akurat sobie zrobiłem tournée po Night City, żeby mieć w tym tygodniu z głowy, bo przeważnie tak dwa razy w tygodniu odpalam na dwie godzinki grę i śmigam, żeby porobić zdjęcia, a dzisiaj zrobiłem sobie taki grubszy zapas już na kilka dni. No, ale... A powiedz mi, po takim czasie, jaki tam już spędziłeś na tych zdjęciach i tak dalej, już znasz to Night City tak w miarę na pamięć, że wiesz, nie odpalam jest... naprawdę mapy, jak chcę gdzieś dojechać. Już może jakieś takie, nie wiem, powiesz mi, żebym dojechał do sklepiku jakiegoś tego Dicker Twister, ten taki bar z pindolami, to może będę musiał się posiłkować mapką, ale żeby tylko jakiś taki... orientacyjny punkt sobie wyznaczyć, a tak to ja już poruszam się jak po własnym mieście w tym Night City. Już... Czyli mógłbyś być taksówkarzem w Night City? Tak, już bym mógł w Delamainie pracować i nie musiałbym być autonomiczną taksówką, tylko mógłbym być kierowcą. No, kurczę, bardzo dobrze wspominam tego Cyberpunka. W sumie u nas jest taka tradycja, że musi się na każdym odcinku praktycznie przewinąć ten Cyberpunk. Na ogół po nim ciśniemy, ale ciśniemy zawsze z takim, że ciśniemy, ale to jednak, kurczę, fajna gra była, co nie? Tak, koniec końców dochodzi. Nie, ja jestem tak. Akurat z obozu tych fanboy, nawet takich chyba, no fanboy, nie powiem fanów, tylko fanboy, bo... Ja się strasznie jaram i to od premiery grałem na Xboxie, teraz na kompie i jak wyjdzie dodatek, dalej będę łupał pewnie. No chyba, że spierdolą go całkowicie, to wtedy zacznę jazdę, bo srogo się wkurwię, jak coś będzie nie tak z tym dodatkiem. Dużo osób zawiodło to, że nie było pokazane, że nie był pokazany ten dodatek, ale no jest szansa, że jeszcze będzie, bo tam już cena wyciekła na Gogu i tak dalej, także tam coś, a tak, tam coś się dzieje. Ile ma kosztować? 30 10 złotych. Czyli taka typowa gogowa cena, ale to już w promocji, tak? 20. Minus 75 od razu. Tam chyba na złotówki było 130, jeśli dobrze pamiętam. $30 w każdym razie gdzieś mi mignęło przed oczami. Albo 30 euro. Że to chyba całkiem przyzwoita. Spoko, 30 euro, tak. 30 euro to jest spoko cena za dodatek. To będzie około 135 zł. Także jeżeli będzie to syty dodatek, to ale chyba z dodatkami do Wieśka też było podobnie. Ja pamiętam, w pudełku kupiłem jeszcze je z tymi kartami do Gwinta i tak dalej. Mhm. I one chyba też około 100 czy 130 zł kosztowały wtedy. A teraz jeszcze przyznaj się, myślałeś, że to będą karty miłości z pierwszego Wiedźmina, a to jednak się okazały karty do Gwinta, prawda? No mnie właśnie zdziwiło, bo ja mam chyba krew i wino jeszcze w folii. Jak zobaczyłem, ile na Allegro to teraz kosztuje, to schowałem to jeszcze głębiej do szafy, żeby mi nie przyszło do głowy, żeby to odfoliować kiedyś. Przed Tuskiem, tak? Tak. No, Donald ponoć lubi haratać w gałę, więc może jeszcze... W jakieś gry lubi haratać, więc lepiej być ostrożnym i wszystko chować. Tym bardziej, że ja na parterze tu mieszkam, więc łatwiej ma dostęp Robert, do okna. To tylko była zmyłka. To była zmyłka, żeś poszedł szukać. On w tym czasie cyk, do mieszkania, przetrzebać, wziąć na szczęście mam w folii. Wścibską sąsiadkę. Ona jakby zobaczyła Tuska tutaj, to na pewno by mi doniosła od razu. Ona nawet wie, o której ja godzinie z pracy wracam, o której wyrzucam śmieci. Wszystko wie. Mimo, że nie zna słowa po polsku. Wychodzisz ze śmieciami i sąsiadka, a 5 minut spóźnienia pan ma dzisiaj. Nie, ona się stało? Ona naprawdę, ona dokładnie wie, o której godzinie ja nawet włączyłem kompa. O, u sąsiada coś,
Strasznie upało za ścianą, ja nie mogłam spać tutaj. Ja już jestem starą niemiecką emerytką, ja potrzebuję spokoju. Gdzie ja o 16 odpaliłem kompa i przez przypadek coś mi tam głośniej zagrało chwilę. Ale mam nadzieję, że niedługo uwolni już program emerytalny, tak, i będę miał od niej spokój, bo to jest taka drzazga w mojej dupie tu w Niemczech, ta sąsiadka, naprawdę. Jak potrzebujesz kiełbasy z arszenikiem, to znamy takiego, mamy takiego kolegę. Jezu! Konrad, ty lepiej już tutaj nie podpowiadaj, bo prokuratura się zainteresuje. Ty lepiej powiedz, jak ci się Summer Game Fest podobał. Podsumowując. No, nic nie pokazali, no to miała być ta wielka konferencja. Dajcie spokój, gdzie są te wszystkie gry. To dupy, no. No dobrze. W 2016 to było. Zamykając ten temat, w tych minionych tygodniach stała się jeszcze rzecz straszna, o której mówię z ciężkim sercem, ale nie możemy koło niej przejść obojętnie, pomimo tego, że temat jest poważny i może nawet nie wypada poruszać go na podcaście, to jednak czuję się w obowiązku o tym wspomnieć. Yoda nie umarł. Yoda nie umarł, tak, ale moi mili, Football Coach The Game od Roberta Lewandowskiego nie powstanie. Ja myślę, że powinniśmy uczyć to minutą ciszy. Możemy to uciszyć sekundą ciszy, a ty to przeciągniesz w produkcji? Nie, nie, minutę ciszy. Ja nastawiam zegarek, Kuba. O, już. Ale minuta to bardzo długo jest. Już minęła minuta kontaktu. Jeszcze 40 daleko, sekund. Daleko jeszcze? 44 sekundy, 43. Cicho, dobrze, Kuba. Przeżyj, Konrad. Minuta ciszy musi być. Jesteś w ogóle bez szacunku, Kuba. Pochowaliśmy kogoś? Troszkę tak. Czekaj, bo Konrad zarządził minutę ciszy, także... Cicho, Kuba. Szacunku trochę. Jeszcze 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. No i w ten oto właśnie pełen szacunku sposób pożegnaliśmy Football Coach The Game od Roberta Lewandowskiego. Niestety gra nie powstanie. Bolesny. To może jeszcze minuta ciszy, bo to nie wystarczy. Zróbmy odcinek ciszy, po prostu zrobimy taki odcinek specjalny, to będzie odcinek ciszy. My jesteśmy numer odcinka do przodu, tak? A tu jednak wszystko się będzie zgadziło. No niestety, no nie wiadomo co poszło. Czy poszło pieniądze, czy poszło tam coś, były zamieszania jakieś w zarządzie. No działo się, niestety gra od Roberta Lewandowskiego nie powstanie. Piotrek, czekałeś na apel, szczerze, czekałeś. Ja szczerze mówiąc, właśnie się dowiedziałem, że coś takiego miało być. Panie kolego! Zobacz sobie, jak to wspaniale wyglądało. Football jak to się coach nazywa? The game, tak. Football Coach The Game. No ale, mimo że Football Coach The Game nie powstanie, to wciąż powstaje Sports Renovations od Roberta Lewandowskiego, także jest na co czekać, będzie dobra zabawa i będzie super. Chłopaki, yeah! Dobrze jest, dobry przekaz leci, dobrze robią, wszystko jest okej, okay, pozdrawiamy gorąco. A to właśnie dobrze Legnica, jest. Proszę pana, panie Kuba. Ten Rom był z Legnicy. O proszę, jaki ten świat mały. No chciałeś dobrze. Cygan powiedzieć, nie? Tak. Jestem z Legnicy i to jest naprawdę silniejsze ode mnie. To miasto miało dużo i ma dużo problemów przez mniejszość romską. Widzisz, dobrze, mnie nie ocyganisz tutaj próbami i zmiany. Jezu. Zanim przejdziemy dalej. Dwa pytania, wulgarny graczu, do ciebie, które mnie... Co one mnie robią? Nurtują mnie te pytania, prawda? Pierwsze jest takie. Czy wśród twoich patronów, bo prowadzisz kanał YouTube'owy o takim samym tytule, wulgarny gracz, tam na końcu
pokazuje się, że wspiera cię Jakub Żulczyk. Czy to jest ten Jakub Żulczyk? Tak, to jest ten Jakub Żulczyk, który nazwał prezydenta debilem. Dokładnie ten sam. No to tutaj muszę powiedzieć, że bardzo zazdroszczę. No. I powiem więcej, to jest chyba jedyny patron, znaczy jeden z pierwszych patronów, który nieprzerwanie od początku patronuje. No to fajnie, naprawdę super sprawa. Zawsze mnie to zastanawiało. Możliwe, że gdzieś o tym już wspominałeś kiedyś, tylko po prostu tego nie wyłapałem, ominęło. Chyba ktoś mnie, na Twitterze właśnie tam kiedyś pytał, ale tak, to jest ten sam Żulczyk. Swoją drogą właśnie na Twittera niedawno dotarł, też już. No dobra, to było pierwsze pytanko. A drugie pytanko, powiedz, no która tam u was teraz jest godzina? O panie, jaki to jest dzień, choć ja nawet nie wiem. Strefa czasowa to jest taka, że jest 17:29 dokładnie. O masz, to i u nas, to pewnie 24 godziny różnicy jest, prawda? Ja się tu zawsze śmieję, bo wiesz, te 8 lat mieszkania w Chinach i za każdym razem jak z rodzicami gadałem, to musiało paść to pytanie, no, a która tam teraz u was godzina? Jak w Anglii mieszkałem, to było to samo pytanie, mimo że to chyba była godzina do... Godzina wcześniej. Wcześniej. Wcześniej, tak, wcześniej, bo kumpel nieraz pijany do swojej dziewczyny dzwonił i o, przecież jest 23, a nie śpi, a to u nas już była chyba, w Polsce już była wtedy 12 w nocy, tak. Także wszystko jest w jak najlepszym porządku, a oprócz tego Summer Game Fest to oczywiście te ubiegłe tygodnie minęły pod znakiem Diablo 4, które miało swoją premierę i no można by powiedzieć, że po prostu rozwaliło, skradło serca fanów, wszyscy są zachwyceni, zadowoleni, w recenzjach 9, 10 podoba się, chwalony jest mroczny klimat, chwalone są starcia, poziomy trudności, postacie, wszystko jest chwalone, a my teraz może opowiemy trochę więcej, a opowiemy to poprzez właśnie wulgarnego gracza, który miał okazję grać i gra ciągle, prawda? Już wspominał, że mam tutaj troszkę przedantenowo wspominał, że nie wszystko jest wcale tak piękne, jak mogłoby się wydawać, także czekamy na pikantne szczegóły i hot take'i. No ja na przykład wolę zaczynać wieści od tych złych, więc jak dla mnie pierwszy, największy w ogóle minus, ale mówię to jako osoba, która nienawidzi grać online, to jest to always online, czyli że musimy być cały czas podłączeni do sieci podczas gry i nie ma nawet czegoś takiego jak tryb offline, tym bardziej, że w czasie gry właśnie biegają z nami inni gracze, cały czas na mapie ktoś jest i o ile by to było jeszcze dla mnie do przełknięcia, jakby to było tylko w mieście, czyli że tam w kolejce do Kowala sobie stoisz, to nawet jakiś klimat by dodawało, to jak widzę na mapie, że ktoś do mnie podbiega z jakimiś nie dziwnymi znaczkami i zaczyna mi pomagać, no to mnie jasny penis strzela w czoło wtedy, bo wytrąca mnie to z klimatu. Ja lubiłem zawsze Diablo za to, że jestem takim niepokonanym barbarzyńcą i sobie sam radzę z problemami świata, a tutaj nagle czarodziejka z księżyca wyrasta mi z krzaków i dołącza się do moich podbojów. A poza tym chyba nie chcę powiedzieć, że najlepsza część Diablo, bo dla mnie dwójka była najlepsza, ale godnie tą dwójkę. Jezu, zapomniałem słowa. Kopiuje. Reprezentująca? No, można tak trochę powiedzieć. Godnie tą dwójkę kopiuje. Ma znowu ten taki mroczny klimat, mimo że ludzie nie lubią mówić jak trójka, że ktoś powiedział, że trójka była kolorowa, ale dla mnie trójka przy czwórce była właśnie za kolorowa i cieszę się, że znowu jest ten powrót do tych mroków, flaków, lochów. A w trójkę grałeś na premierę? Na premierę i to było jeszcze na PS3, jak dobrze pamiętam. Tak, na premierę, no. No nie, pytam, bo wiem, że Diablo 3 chyba też przeszło taki redesign i te kolory zostały potem stonowane. Oj, tego już sobie nie przypomnę. Znaczy, wiesz, ja nie wiem, czy kolory zostały stonowane, ale na pewno ten dodatkowy piąty akt był po prostu w mroczniejszym dużo klimacie. Tak, to pomogło. No, to mi się strasznie podobało akurat, bo no, trójkę kupiłem chyba właśnie 4 razy nawet. Bo to było i na PC-ta, na PS3, na PS4 i chyba jeszcze na Switcha to kupiłem dodatkowo. Ale czekaj.
Ty wiesz, że to nie jest tak, że za każdym razem, jak chcesz zagrać w grę, to musisz ją kupić. Że to wystarczy tylko raz, prawda? Ja z wiekiem jakiś, nie wiem, staję się albo upośledzony, albo leniwy, albo leniwie upośledzony i czasami jak mi się nawet z Polski zapomnę zabrać pudełka z jakąś grą, to kupuję sobie tutaj cyfrę, bo nie chcę mi się czekać, aż zagram, aż pojadę do domu po płytę, tylko ja muszę już teraz, zaraz, no... Trochę się to wiąże z tym brakiem cierpliwości, o którym żeśmy na początku mówili. To znaczy, no umówmy się, no w takim przypadku to jest uzasadnione, nie? No bo tam ci dzieli od domu jednak trochę drogi, nie? Mimo wszystko. Jakby na to nie patrzeć, Kubę dużo dalej dzieliło. Ja mam do domu dokładnie 280 kilometrów, więc to jest nie jest żaden dramat tak naprawdę. No ale to też nie dalej to... chyba, co nie? No ale to też nie jest spacerek do domu naprzeciwko, no. To nie jest taka odległość, żeby sobie szybko skoczyć po grę do domu, nie? No nie, nie. Konrad na Pixel Heaven miał dalej, a pojechał, prawda? No. A powiemy o Pixel Heaven, czy nie? Na koniec gdzieś tam? Może na koniec, opowiemy o Pixel Heaven. W sumie zapomniałem. To w sumie dobre podsumowanie tej imprezy, że już o nie zapomniałem. Ale nie, no było super. To później. Dobrze, wracamy do Diablo. Szczerze zabrzmiało. I tutaj trochę cię wybiliśmy może, to gadanie. Nie, nie. Ale... Druga rzecz z barbarzyńcą. Nie podoba mi się, co zrobili, bo zrobili z niego jakiegoś takiego... Babę, po prostu. To taką słabą, która dostała gdzieś tam głowę od jakiegoś pijanego menela. Bo wydaje mi się, hashtag cancel trójkast. Tak. Wydaje mi się, że to jest najsłabsza postać, mimo że zawsze uważałem, że barbarzyńca jest tym takim największym kozakiem, rozpierdalatorem, a dzisiaj przełączyłem się na nekromantę i nekromanta wciąga normalnie odbytem barbarzyńcę i wypluwa go jak, nie wiem, pestki z wiśni. No dobrze, ja bym się jeszcze chciał dowiedzieć, bo a propos fabuły. Jedni mówią, że jest super i wciąga i chce się poznawać te fabułę i questy poboczne są bardzo dobrze napisane, a inni mówią, że to jest znowu Diablo, że to jest znowu takie whatever, no. Niech sobie będzie, co tam jest. Jak to wygląda? Ja chyba jestem z drugiego obozu, bo szczerze mówiąc zobaczyłem intro, jakieś te początkowe kilka dialogów, a teraz wszystko skipuję, bo zależy mi tylko na tym, żeby tam klepać te wszystkie pokraki i wbijać poziomy te kolejne. Nie wiem, ale ja chyba zawsze miałem tak z Diablo, że jakoś średnio fabuła mnie obchodziła. Bardziej chodziło o tą frajdę z tego mordowania niż tam śledzenie opowieści. Ale podejrzewam, że też nie jesteś graczem z tej grupy, która stara się zrobić jak najmocniejszą postać i będzie spędzać kilka godzin szukając najlepszych buildów. Nie, kompletnie nie. Nawet dzisiaj na fanpage'u ktoś do mnie pisze, że daj mi... builda pod swojej postaci, bo szukam inspiracji. Ja sobie myślę, kurwa, jakiego builda? Ja sobie po prostu klepię poziomy, wbijam gdzieś tam te wszystkie punkty w to, co uważam, że jest przydatne i tyle. No, gram dla zabawy, a nie żeby tam jakoś porównywać te wirtualne siusiaki, że kto ma lepszego ludzika. No, nie wiem, ja na przykład nie kumam w ogóle tego i po prostu gram dla zabawy. Nie patrzę, czy dany jakiś tam skill zadaje 5 obrażeń więcej, czy nie. Chociaż łatwo sobie postać zepsuć, zauważyłem w Diablo, bo zrobiłem barbarzyńcę i większość tych umiejętności, które sobie ładowałem punktami, zrobiłem tak, że one były robione pod tą furię, która się tam ładuje w czasie walki. No i jak nie walczyłem, to nie miałem czym atakować. Biegałem jak debil, kręcąc się w kółko, licząc właśnie na tych graczy, których nie chciałem widzieć na swojej mapie. Czyli wpadłeś we własną pułapkę. No właśnie, własne sidła. Co ci gracze przeszkadzają? To jest czysto już kwestia tego wczucia w grę. Ja po prostu nie lubię grać w multi, a dwa, że właśnie jak się wczuwam, że jestem tym potężnym barbarzyńcą, to przeszkadza mi inny barbarzyńca potężniejszy ode mnie obok. Czyli trochę jednak tego lepszego ludzika to chcesz mieć mimo wszystko. No nie wiem, ja po prostu nie cierpię grać po sieci. Nie lubię, jak ktoś mi się wtrynia w grę, bo ludzi mam na co dzień dość na tyle, że nie chcę ich jeszcze mieć w grze.
Znaczy, no, ja cię całkowicie rozumiem, bo ja też wolałbym mieć po prostu wybór. Albo to i pewnie jeżeli bym ten wybór miał, to bym grał tak, że pierwsze przejście gry to takie czysto fabularne. Tak, tak, chciałbym tak. sobie po prostu Dokładnie. Sam skończyć tę grę we własnym tempie, nie musieć tam, wiesz, się z nikim zmagać, nikogo obserwować. A później kolejną postacią albo jakiś endgame to czego nie, niech sobie tam będą, niech sobie latają. Tym bardziej, że w remake'u dwójki dało się zrobić tryb offline, bo nawet przedwczoraj chyba na Switchu sobie odpaliłem przed snem i możesz normalnie wybrać w głównym menu, czy chcesz postać robić do trybu online, czy offline. I możesz albo grać sam, albo właśnie z jakimiś randomami, czy tam ze znajomymi. Ale to chyba wynika to z tego, że Diablo 2 mimo wszystko, w sensie to Resurrected, było remasterem dwójki. No, to też prawda, ale... Więc dwójka już była projektowana w ten sposób i już w oryginalnej dwójce tam było, że czy chcesz stworzyć postać online'ową, czy tylko offline'ową. Tak, tak. Ale tu jak Diablo 4 projektowali, to wydaje mi się, że już myślał o tym, że tam będą inni ludzie. No i tam ale chyba też grałem. Immortal za bardzo się właśnie zachłysnęli i dużo przemycili z tego, mi się wydaje. Znaczy, no wiesz co, na Diablo 4 chyba dłużej powstaje niż Immortal. To mogło być właśnie w drugą stronę, że Immortal no, dużo albo, skorzysta z Diablo tak. 4. No ale są te gry, są podobne. Znaczy, podobne. No to jest Diablo. Ale jak grałem w betę, to jest mój jedyny kontakt z czwórką na pewnie długie lata, to wiesz co, nie przeszkadzali mi ci gracze. To osobiście mówię teraz o mojej opinii, nie, że twoja jest niewłaściwa, bo masz absolutne pełne prawo że do tego, żeby ci się to nie podobało. Ale ja to widzę tak, że oni ci ludzie sobie po prostu biegają i robią swoje, jakoś tam zapełniają ten świat i nigdy nie czułem, żeby oni mi się wtryniali w to, co robię. No po prostu są. I tak samo jak Kuba mówi, że on to pierwsze przejście lubi mieć takie, że się skupia na tej fabule i nie musi patrzeć na nikogo. No to jak najbardziej w Diablo 4 to jest osiągalne, bo to nie jest tak, że musisz kooperacyjnie grać z innymi graczami. Możesz to sobie przejść samotnie i tylko po prostu ci inni gracze biegają. To jest ta różnica. No nie, no to już takie osobiste pewnie przeżycie, ale to, mnie to irytuje akurat. Tym bardziej, że no, zawsze w Diablo grałem sam. Chyba nigdy w żadną inną część nie grałem z kimś. Może poza jakimś kanapowym koopem w trójce. I a to ja tak samo, to nie. Nie mogę sobie przypomnieć, czy w trójce właśnie też było to Always Online, czy nie, ale chyba nie, bo ja grałem jeszcze na PS3, a na PS3 na pewno nie miałem nawet konta na PSN, z tego co pamiętam. Nie, ja chyba trójkę ogrywałem 2 lata temu i nie, tam jak chcesz grać online, to z koleżkami w jednym zespole i nie było tam biegających graczy. No bo to też nie była taka stricte gra z otwartym światem, nie, jak tutaj. No, więc tam by nie Diablo, było trochę tak, miejsca. Czwórka jest już dużo bardziej otwarte niż ta reszta. No i ci gracze w jednym tylko momencie, jak dla mnie się przydają, jak są te wydarzenia na mapce, że tam, nie wiem, stoi jakiś słój do zapełniania duszami, no i wtedy się zaczyna... O Jezu, dobra, bo się srogi rozpierdol na mapce. Po co ten słoik już, o Jezu, no dobra. chyba jeszcze. Nie da się chyba kłócać w Diablo. Powiedz mi jeszcze, bo... To była taka teza, którą ja wysnułem przy okazji recenzji, tak to nazwijmy, tej bety Diablo 4, bo wysnułem taką tezę, że wydawało mi się wtedy, że w Diablo 4 będzie fabularnie tak, że dostaniemy 4 od razu tamtych kilka aktów na start i będziemy je mogli robić w dowolnej kolejności. Czy tak tutaj jest? Czy to jest jakoś w tej wersji już oficjalnej, premierowej, czy to jest jakoś bardziej liniowe? Wiesz co, szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi, ale zrobiłem 3 postaci i 3 postaci zaczynały w tym samym miejscu, więc... Znaczy nie, mi nie o to chodzi, bo prolog jest tam w tych zimowych krainach. Tak, tak. Tylko jak skończysz ten prolog, tam już gówno wpadnie wiatrak w tym kościele i w ogóle... Ale spoilery, Konrad, opanuj się. No przepraszam, prolog, ja wiem. Wszyscy wiedzą już. To potem w becie się dostawało, jak się dotarło do tego sanktuarium, czy jak to tam się nazywa, to się dostawało akt pierwszy, drugi, trzeci tam były, w tym samym czasie. I można chyba było pójść gdziekolwiek, tylko że chyba tylko pierwszy akt był dostępny. Jestem ciekaw właśnie, czy tutaj możesz od razu sobie pójść gdzieś tam na północ, zachód, do tych innych aktów, czy musisz ten pierwszy najpierw zrobić?
Kurde, wiem, że na mapce mamy trzy główne zadania i jestem mocno oddalony od siebie, więc możliwe, że tak, ale nie dam sobie ręki obciąć, bo no, nie sprawdzałem tego tak naprawdę jeszcze. No to Konrad, musisz kupić teraz Diablo za 320 zł w wersji na PC-ta, konsolowe pewnie jest droższe, i się przygotujesz na następny odcinek i opowiesz, jak to jest, jak cię tak cieka. Na konsoli jest chociaż pudełko, a na kompie jest chyba tylko i wyłącznie cyfrówka, nawet pudełka nie ma. O, tragedia to jest. No zobaczymy, poczekamy, jak szybko stanieje, ale nie wydaje mi się, żeby szybko stanieje. No, raczej nie. Chociaż na Twitterku jakoś tak przed premierą każdy grał, każdy wbijał levele, trzaskał kolejne akty, a jakoś po premierze tak ucichło, mi się wydaje. Mocno ucichło nawet. No i też można ciach-ciach potworki robić. Koniec końców Diablo to jest taka gra, że się trochę przysypia. No, mam nadzieję, że w czwórce nie tak bardzo, ale w trójce się na przykład bardzo przysypiało podczas grania. Bo takie jest przyjemne, że taka rozkosz w człowieku się budzi. Że... Jeśli zaczniecie grać w czwórkę, to od razu granie na klawiaturze, tylko pad w tej grze. Nawet jak jesteście urodzonymi PC Master Race, to grajcie na padzie, naprawdę. Ojej, to jakieś herezje, to teraz zabrzmiało strasznie. Masz, co tam skille, się dzieje? Skille pod cyferkami na klawiaturze, a leczysz się za pomocą Q. Pewnie można to zmienić, ale nie sprawdzałem. Ale no czekaj, to brzmi jak Diablo, po prostu każde jedno, nie? Tak, ale jak już tam masz taki Saigon na mapie i chcesz się szybko leczyć, to ja cały czas naciskałem właśnie jakiegoś skilla i zamiast się leczyć, to przywalałem komuś młotkiem i ginąłem bez przerwy. A na padzie jest całkiem inny świat. Nie, może to jestem zacofany i każdy to wiedział, ale może bo, ktoś... Bo to w drugą stronę tym młotkiem trzeba uderzać. Zacofany równie mocno co ja i może to mu uratuje skórę w tym diabole czwartym. Ojej, jak poszło teraz. Co tam było? Się wydarzyło? U kogo? Nie, Diablo bo... Diablo się przyszedł awanturować. Nie, kot spał sobie na fotelu obok i chciałem go pogłaskać i się przestraszył. Aha, no dobrze, to fajnie kot na ciebie reaguje, ale ja tu się nie odzywam, bo Joda często ma podobnie. No dobrze, to dziękujemy bardzo za opowieść o Diablo. My sobie z Konradkiem jeszcze poczekamy, aż stanieje i kiedyś na pewno... Za 10 lat w Trójkaście recenzja Diablo 4. Będzie już wtedy no, Diablo, Diablo po latach. Diablo to były dary losu od Cenegi, bo sam bym pewnie jeszcze też nie kupił za taką Kuba, cenę. Kuba, spokojnie. Szkoda szczępić ryja, co ja tam będę mówił. Szkoda szczępić ryja, tak? Prawda? Andrzeju, nie denerwuj się, to się... ojej, dobrze. Dwa oddechy. Przejdźmy do kolejnej gry, w której ciągle trzeba być online. Tak, właśnie świeżynka, tytuł świeżynka. Tak. Aż się, tylko 9 lat na karku ma. Ale jeżeli... Tak, ja się właśnie bardzo cieszę, że tak ochoczo reagujecie na gry, w których trzeba być zawsze online i w których biegają inni gracze. Bo mam dla was taką grę właśnie, o której bym chciał wam opowiedzieć. Mi się to podoba akurat. To ci się podoba. To no, ale to też to fajne. Jest gra, po którą sięgasz od razu z nastawieniem, że jest to MMO, tak? Czyli wiesz, po co sięgasz. No tak. Diablo jeszcze nie ma tego takiego taga MMO, tak? To trochę jest, ale jednak nie było do tej pory. To jest chyba najbliżej, nie? Do bycia MMO tak naprawdę. I jest to gra, niestety nie zaskoczę tu moich współprowadzących, bo mamy rozpiskę i wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale ostatnio Bethesda, pomimo bardzo pozytywnej recenzji Redfalla, o dziwo, w wykonaniu mojej Kuby sprawiła mi prezent. Bo Konrad, tego nikt nie słucha. Nikt nie słucha tego. Od dłuższego czasu się w sumie jakoś tak... Chciałem sprawdzić tego, znaczy już sprawdziłem w sumie chyba w 2015 roku, ale jakoś tam gdzieś odpadłem, inne gry wpadły i przestałem grać. I dostałem od Bethesdy paczkę The Elder Scrolls Online, tam właśnie z tą podstawką, z
większością tych dodatków, przynajmniej ze wszystkimi tymi dużymi. Właśnie z okazji premiery nadchodzącej, znaczy na PC-tach to już wyszło, na konsolach pojawi się, z tego co rozumiem, 20 czerwca dopiero, z okazji premiery dodatku Necron. Więc sobie robię teraz maraton z tym TESO i z tymi dodatkami. Także pewnie będziecie mogli usłyszeć kilka razy w nadchodzących odcinkach o The Elder Scrolls Online i kolejnych dodatkach. Także Kuba, ja wiem, że ty się nie możesz doczekać. Kacpra pewnie, jak się o tym dowie, to nie usłyszymy na odcinkach przez długi czas, bo on był wielkim fanem moich recenzji i dodatków do Tiny Tina's Wonderland. No ale zacznijmy od początku. Pograłem sobie trochę w to podstawę TESO. I chciałem o nim też opowiedzieć sam siebie, bo to jest bardzo ciekawa produkcja i bardzo ciekawy przypadek gry sieciowej, która idealnie wpisuje się w motto Trójkastu, czyli gry kooperacyjne, w które gramy sami. Bo nie mamy znajomych. No teraz mam ciebie i mogę z tobą Fortnite robić questy. Słodko. Ty gry się, ty. No dobra, dobra. I TESO tak naprawdę można by było nazwać szóstką poniekąd, ponieważ to jest RPG, taki klasyczny. Odważnie tu lecisz, powiem ci. Tak, no czy ja już od dawna miałem takie zdanie, ale to jest dlatego, że to jest klasyczny RPG, tu jest normalna historia ze skryptami, z udźwiękowionymi dialogami. Ta historia jest w miarę interesująca, ale to jest taki klasyczny przykład fabuły w Elder Scrollsach, czyli jest spoko, ale dużo ciekawsze jest to wszystko, co się dzieje naokoło, te wszystkie historie. Bo też tutaj też jest tego od cholery, The Elder Scrolls Online obejmuje może nie całą, ale jeżeli wliczyć w to jeszcze wszystkie 56 dodatków, które wyszło na przestrzeni ostatnich 9 lat do tej gry, to spokojnie ono obejmuje większość Tamriel, czyli tutaj dla niewtajemniczonych to jest ten świat, w którym dzieje się The Elder Scrolls. Także każde królestwo, jak na przykład Skyrim, Cyrodiil, Morrowind, Daggerfall, prawda, i różne te takie inne, posiada swoje długie linie zadań fabularnych związanych z sytuacją polityczną jakąś, czy różnymi katastrofami, które się w danym królestwie dzieją, plus do tego pierdyliard innych questów pobocznych, fabularnych. Takich typowych zapychaczy typu zabij 5 bobrów i przynieś mi ich dupy, no to są, ale to jest mniejszość. Większość tutaj mimo wszystko to są te zadania fabularne z dialogami i z jakimś sensem. I to jest super, także w to można grać jak najbardziej jak w klasycznego, no nie wiem, Skyrima czy innego Morrowinda. I będziecie się świetnie bawić. Z tym, że po prostu dookoła nas biegają inni gracze i są też mechaniki typowe z MMO, czyli co przez to rozumiem. To nie jest tak jak na przykład w Broken Ranks czy w TB, że trzeba po prostu iść i expić na trollach czy innych łaspach. Tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego, że trzeba iść expić, całe doświadczenie się zdobywa wykonując po prostu zadania i pokonując przeciwników w ich trakcie, co jest super. Zwłaszcza po Broken Rank, z którym jednak musiałem się cofnąć do tibijskich czasów i jak spić jak skurwysyn na żabach. Ale mamy tu te drzewka umiejętności ze skillami, które się odblokowuje i podpina. Są gildie, są dungeony, do których możemy się, ale nie musimy udawać z grupami innych graczy. Są areny PvP, jeżeli chcemy. Także jeżeli ktoś lubi MMO, to tu znajdzie, a jeżeli ktoś nie lubi MMO, to tak jak no w sumie ja, bo nie jestem graczem multiplayerowym, nie jestem fanem MMORPG-ów, mimo że tam parę w swoim życiu grałem, no to mówię, tutaj czuję się po prostu jak ryba w wodzie i czuję się jakbym grał w kolejne pełnoprawne The Elder Scrolls. Ze wszystkimi tego urokami, z troszkę topornymi animacjami, z nie zawsze dobrze nagranym dubbingiem i taką
pewną specyfiką tego świata, że cały czas się tam ten świat ma skończyć i jakieś ma się wydarzenie wydarzyć, które zniszczy całe życie na tej ziemi. I to jest super. Ta gra jest naprawdę fajnie poprowadzona, jeżeli fajnie przemyślana w ten sposób, jeżeli chodzi o to połączenie klasycznego RPGa z MMO. Także chociażby z tego powodu ją bardzo polecam, ale w nią też się gra naprawdę dobrze. Przemierzanie tego świata, tych kolejnych krain jest naprawdę świetne, bo one przede wszystkim wyglądają ładnie, są zróżnicowane. No mamy tutaj gdzieś tam południowe krainy pełne prawda, lasów i potężnych drzew, jakieś bagienne strefy. Jest zimowy Skyrim, a przynajmniej jego część. Jest Morrowind nawet, gdzie są te wielkie grzyby, prawda, klasyczne, strujeczki. Także cały czas napotykamy coś nowego. To wszystko wygląda jeszcze bardzo ładnie, mimo że ta gra ma 9 lat na karku, to chyba niedawno, nie wiem czy nie w zeszłym roku, wyszła edycja dedykowana PlayStation 5, Xboxowi Series X. No i S, ale to jest wiadomo, to jest ziemniak. Także to wygląda super ładnie, te widoki momentami, jak tam słoneczko gdzie świeci pomiędzy budynkami, potrafią zniewalić z tą muzyką, która przygrywa typowo Elder Scrollsową, jest mega. Także no jeszcze 60 latek jest w ogóle teraz, a główny mankament wszystkich części serii i TESO również, zwłaszcza na Xboxie One, czyli bardzo częste loadingi, no bo tam się przechodzi, wejście do każdego domu, przejście pomiędzy krainami to jest loading. Tutaj tego na Xboxie, znaczy na PlayStation 5 gram w sumie, więc ale na Series X czy PlayStation 5 tego w ogóle się nie odczuwa, bo to trwa dosłownie pstryknięcie palcami i od razu jesteśmy w nowej krainie, także to jest mega. I na pewno będę grał w to dużo dłużej, już nawet nie licząc tych dodatków, ale tu jest naprawdę od cholery do roboty tych questów, jest od skurwisyna. No właśnie chciałem wszystkie... tu też podpytać od razu, czy to nie jest przytłaczające dla gracza, który po tylu latach chce wejść teraz w to MMO, do tego świata? Zależy jak do tego podejdziesz. Jeżeli chcesz wykonać wszystko, przejść każdy quest na mapie, no to powodzenia, to musi sobie zarezerwować czas do emerytury na to. Tam jest naprawdę tyle questów do ogrania. A teraz ile do tej emerytury? Zaraz o pizda, coraz, tutaj nowe coraz wprowadzi, mniej. To już mniej. Będzie o 40 lat, już będziemy na emeryturze wszyscy dzięki PiS-owi kochanemu, naszemu wspaniałemu. Tak, no to tak, no niedużo czasu, ale jak jeszcze 10 lat temu się zaczynało, no to też tam było już wtedy dużo questów, teraz jest tego jeszcze więcej. Ale to jest super, bo jeżeli ktoś lubi ten świat, a osobiście uważam, że świat z serii The Elder Scrolls jest naprawdę ciekawy i fajnie napisany, no to będzie w ogóle zachwycony, bo tam się cały czas coś dzieje, ktoś tam krzyczy do ciebie, ktoś potrzebuje pomocy, tu spisek, tu nagle jest quest, że komuś świnia uciekła, a przez przypadek szukając tej świni trafiamy na spisek z jakimś tam, nie wiem, gildią asasynów, nie tych od Ubisoftu na szczęście, bo to by było wtedy nudne, ale tutaj jest ciekawe. Także jest dużo do roboty i no, kurwa, no to jest niesamowite, co oni z tą grą zrobili, co oni potrafili wyłuskać z MMO. I jeżeli ktoś myśli właśnie jak o jakimś WoWie, że trzeba się umawiać z ekipą i potem 10 godzin siedzieć i bić jednego bossa, no to The Elder Scrolls jest tego antytezą i zdecydowanie warto to sprawdzić. I mega gra. I to jest taki, jeżeli czekacie na szóstkę zwłaszcza, a nie graliście w TESO, to polecam sprawdzić. Pomoże wam w czekaniu. I Piotrek, ty mówiłeś, że lubisz tę grę, tak? Ja lubię głównie dlatego, że właśnie to jest, są klimaty Elder Scrolls i dlatego, że to jest MMO, w którym ja się nie muszę bratać w ogóle z nikim innym, z żadnym innym graczem, bo no tak jak mówiłeś, mogę sobie w to grać jak w zwykłego takiego RPG, jakbym odpalił Skyrim czy tam Morrowinda i lecę po prostu z fabułą, nie muszę tam biegać na jakieś zebrania graczy i tak dalej, tylko sobie pykać tak jak ja chcę. Są tam, wiadomo, jacyś pewnie
bossowie, których się nie da rozwalić w pojedynkę, ale to mi się wydaje, są jakieś opcjonalne tylko eventy i samą fabułę chyba można skończyć samemu. Ja nawet na jakichś totalnych kozaków, jakichś bossów danej krainy chyba rozwalałem w pojedynkę tak naprawdę. Tak, no bo tam są jakieś po prostu dungeony, które zostały zaprojektowane dla większej liczby graczy, ale jak ktoś chce, to też tam grupy, może na pałę samemu pójść, nie? Jeżeli się czuje mocny. Uh-huh. Jeszcze taka ostatnia uwaga. W ogóle ciekawa rzecz jest teraz, bo trochę zmieniono to, w jaki sposób przechodzi się, znaczy nie tyle w jaki sposób, co w jakim czasie przechodzi się wątek główny, Teso. W oryginale to było tak, że trzeba, że co chyba 5 poziomów wpadał kolejny quest fabularny z tego głównego wątku. Teraz, jako że tam wyszło pierdyliard dodatków, to praktycznie jak skończymy jeden quest, to następny nam wpada i możemy go szybko sobie oblecieć, także gdzieś tam do 20 poziomu postaci tak naprawdę oryginalnie to kończyło się fabułę na 50, teraz na 20 myślę na luzie można to skończyć. Co jest bardzo fajne. I też tam poziom trudności, gdyby ktoś był ciekawy, też został dostosowany tak, że to nie jest tak, że nagle na 15 poziomie dostajecie questy fabularne zaprojektowane pod 50 poziom, to wszystko zostało przeskalowane i teraz można na luzie sobie grać. Chociaż troszkę dziwnie to wypada, bo jeżeli lecimy sobie samym wątkiem fabularnym, tym głównym i olewamy questy poboczne i ja nie przechodzę, to jeszcze tak nawiązując do tego, o co Kuba pytał, to ja osobiście gram tak, że sobie te questy główne przeplatam questami pobocznymi, bo jakbym chciał to wszystko przejść, to bym nigdy tego nie skończył, albo nigdy bym nie zagrał w inną grę, a tego bym nie chciał. Bethesda może tak, bo to ich gra, ale ja nie. No to mimo, że coś tam robię, jakieś te questy, komuś pomagam, jakieś spiski udaremniam, to nagle jak w pewnym momencie kampanii fabularnej ktoś podchodzi do mnie i mówi, no ty jesteś legendarnym bohaterem, twoja chwała wyprzedza samego ciebie, no to takie mam, kurwa, no ale ja świnie znalazłem, to o czym jest mowa tutaj? No ale to są takie drobnostki, no z dojga złego jednak wolę to, że mogę sobie tą kampanię szybko przelecieć przed dodatkami, niż żebym musiał to tak ciułać. No. Ta gra w ogóle się rozwija chyba zajebiście, bo ona ile ma? 10 lat bodajże? 9. Ona wyszła w 2014. No ale pamiętaj jednak, że u Walbernego inna strefa czasowa, tam już może mieć 10, to wiesz. Tak, w Niemczech już mieliśmy to rok wcześniej niż Polska. No. Ale nawet patrząc w opcję na wersji PC-towej, to może już jakieś DLSS-y, nie wiem, czy ray tracingu chyba nie ma, ale no są już takie nowinki, których wtedy nie było i to widać, że nie dość, że zawartość rozwijają, to i gdzieś tam ten silnik idzie do przodu, bo jest 60 klatek, fajnie to, naprawdę. Jedno z niewiele MMO, które mi siedzi i to mocno. Ja bym chciał dużo więcej takich MMO i nie wiem, czy Fallout 76, na którego ty chyba plujesz. Właśnie to się zmieniło. To się zmieniło. Mam 3 MMO, na które nie pluję, bo to jest właśnie Teso, to jest Fallout 76 i to jest takie mniej znane Gloria Victis. Takie średniowieczne kojarzę, MMO, polskie. Chyba polskie, no też mi się tak wydaje właśnie, że... No a tych dodatków jeszcze do tego wyszło kurwa chyba z 30 tak naprawdę. Tak, bo tak. Jest 7, no, 7 tych dużych i włącznie z Necromem i od skurczysyna tych takich mniejszych jakieś, nie wiem, Dark Brotherhood czy jakieś inne Orsinium. No i pewnie też takie eventy czysto sezonowe, czyli coś się dzieje, czyli jest event, jakiś, nie wiem, festiwal, wydarzenie, cokolwiek, także to też pewnie. Nie wiem, ja jeszcze nie doświadczyłem żadnego. Tutaj nie ma sezonów też, więc jakieś okolicznościowe wydarzenia mogą być, ale to też nie gwarantuję, bo mówię, żadnego nie doświadczyłem.
No, ale to tak czy tak. The Elder Scrolls Online absolutnie warto sprawdzić i to jest jeden z lepszych przedstawicieli MMO moim zdaniem. Co też jakby moje słowa mają potwierdzenie w tym, że ta gra tak długo istnieje, nie? Bo pamiętam, że jak to wyszło, to wszyscy mówili, że spoko, ale... Na co to komu? Tak, nie było zachwytów. Mhm. Mi się kojarzy, że może trochę wcześniej, albo właśnie w okolicach premiery tego TESO, że pojawiło się też MMO Neverwinter. Nie wiem, czy to było Neverwinter Nights, czy Neverwinter. Tak, Neverwinter, to jeszcze żyje. Żyje? Chyba, ale... Ja myślałem, że to już padło, bo w to próbowałem grać i odpadłem dość szybko. Ale czego? Ja pamiętam, że to technicznie było strasznie jakoś popsute, bo tam w tym początkowym mieście, pamiętam, miałem na konsoli, Jezu, 5 klatek chyba na PS4, jak w to grałem. Ale to chyba żyje, bo gdzieś tam nawet śledził na Twitterze jakiś czas temu, pisał, że chciałby wrócić i widzi, że tam jakaś dodatkowa zawartość dalej wchodzi do tego. To mnie teraz zaskoczyłeś, bo myślałem, że to właśnie padło od razu, to już i moja teza legła w gruzach. No ale TESO radzi sobie zdecydowanie lepiej. Jestem ciekaw, czy Star Trek Online jeszcze istnieje. Ja się zdziwiłem, bo jeszcze Władca Pierścieni Online żyje, a to chyba był jakiś srogi krab w ogóle. No, zawsze jakaś tam grupka oddanych fanów się znajdzie, którzy lubią wydawać na takie rzeczy pieniążki, więc może warto to po prostu utrzymywać. Widocznie się to kalkuluje tym firmom. No dobrze, moi mili, to ja teraz wam opowiem o kolejnej ciekawej grze i wartej sprawdzenia. Mowa tutaj o indyczku, który nazywa się Bramble, The Mountain King. I w ogóle ja się dzisiaj dowiedziałem, że takie słówko jak Bramble istnieje. Znaczy dowiedziałem się nie dzisiaj, tylko jak poznałem tę grę, a też dowiedziałem się jego znaczenia. I mnie to w sumie zaciekawiło, bo tak jak po prostu taka słownikowa definicja to wskazuje, że to są jarzyny. Ale też po prostu jest to czasownik. Zbierać jeżyny i to jest, nie wiem, rozbawiło mnie to w jakiś sposób. Czyli zbierać króla gór, to jest polski tytuł, tak? Zbierać jeżyny króla gór, to bardziej w ten sposób byśmy to tłumaczyli. Ja nie wiem, czy ja chcę zbierać, znaczy Kuba, no Bramble to jest po prostu cierń. Też może być w ten sposób, bo ta gra jest bardzo dużo w niej cierni, ale... No ten mnie to zastanowiło, że ten czasownik jest po prostu taki, wiesz, no to masz zbierać jeżyny, możesz zastąpić słówkiem Bramble. No, ale to taka mała dygresja, która mi się spodobała, a przechodzimy już do samej gry. I to jest taki przygodówkowy horror, ale no, może horror to trochę za mocne słowo, ale gra, która próbuje nas przestraszyć poprzez budowanie takiej atmosfery, takiego wiecznego niebezpieczeństwa, takiej konieczności ucieczki i próby przetrwania. Dużo osób porównywało tę grę do Little Nightmares. Ja nie miałem okazji zagrać, więc tutaj się nie wypowiem, chociaż miejscami odczuwałem taki trochę vibe takiego Inside. Ale no nie jest to aż tak straszna gra, której byśmy, wiesz, nie sposób do niej podejść nocą na słuchawkach. Jest stresująca, ale nie przerażliwie. Także w ten sposób bym to określił. A historia opowie nam, fabuła opowie nam historię chłopczyka Olego, który pewnej nocy budzi się w swoim pokoju i orientuje się, że po prostu nie ma w nim siostry, a okno na zewnątrz jest otwarte i idzie tej siostry szukać. No i przenoszą się do takiego mitycznego, tajemniczego świata, który inspirowany jest nordyckimi baśniami. Czyli oni są tam w sumie tacy malutcy i wszystko jest duże i jeże są na przykład kilkukrotnie większe niż ludzie. Tak samo żaby, jabłka są duże. Jeżyny? Jeżyny, wiesz co, jeżyn nie było, ale ciernie faktycznie są duże. I próbujemy jako ten Olej, Ole, Oli znaleźć siostrę.
No i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby do tego doszło. Na pewnym etapie początkowym ją znajdujemy i wszystko jest super, wszystko jest fajnie, ale potem znowu się sprawa rypie i tutaj już nie chcę wchodzić w spoilery. Generalnie ta gra tak została zaprojektowana, że początek jest taki przyjemnie baśniowy, taki ciepły, ciepło-baśniowy, taki jak fajna bajeczka, a później nagle jest taki zjazd, gdzie wchodzi mrok, czerń, ogromne potwory i jest w ogóle przygnębiająco i straszno. Więc tutaj taka alegoria alkoholizmu trochę. O Jezu, co mnie teraz... Ojej, dobra, teraz czekaj, to trawię to. Masz rację, tak. Tak, boję się pytać, dlaczego akurat to ci przyszło do głowy, no ale dobra, spoko. Podcast nagrywany. No i ta kraina sama w sobie jest ciekawa. No ja tak jak wspominałem, jest to inspirowane tymi nordyckimi baśniami. Ja się przyznam, że nordyckich baśni nie znam, więc nie wiem, ile tam jest faktycznie takich legend i takich opowieści, które gdzieś tam są wieczorami przez babcie opowiadane wnukom, i którymi się, nie wiem, dzieci straszy, że przyjdzie po ciebie troll i cię tam zeżre, czy inna pani z bagien. Ale faktycznie są tutaj takie dość poważne i brutalne motywy, bo jakiś taki wielki potwór na przykład może nas tasakiem pociachać i twórcy nie bali się tego przedstawić bezpośrednio, tylko on po prostu bierze tego chłopczyka i mu ucina łeb albo odgryza głowę i to jest wszystko pokazane i jest brutalnie. Chociaż ta grafika nie jest taka bardzo realistyczna, żeby to miało nas aż tak znowu bardzo szokować, ale no, twórcy nie bali się tej brutalności. W ogóle jest na przykład pani, mam nadzieję, że to nie spoiler, jest pani, która gdzieś tam, prawda, zabija dzieci na bagnach, więc to samo w sobie jest... Właśnie taki... oglądam ten fragment. No, wiem, czy to jest tak... pani, bo ma długie włosy, ale całkowicie płaską klatkę piersiową, więc to... Może powiedzmy, to chyba nie ten, wiesz... To chyba nie jest ten fragment. Powiedzmy, że może tak nazwijmy, że wiedźm. O, tak, to będzie celne określenie. A sama rozgrywka jest dość prosta, żeby nie powiedzieć, że banalnie prosta, bo są jakieś tam drobne zagadki środowiskowe, ale one są naprawdę takie, że nie będziemy przy nich rwać włosów z głowy. Nie wiem, tak na szybko, co mi teraz wpadło do głowy i mogę podać jako przykład. Na przykład była... Przykład, tak. Musimy znaleźć wszystkie krasnoludki na mapie. Czyli widzimy, nie wiem, zdjątko powiedzmy, takie szersze, wyższe i musimy tam wszystkie krasnoludki pochowane znaleźć, gdzie tam im tylko czapeczki z tej trawy czy z zadomków wystają, więc musimy... Pochowane w sensie schowane, czy pochowane? Schowane, bo bawili okay. się bohaterowie w chowanego. O, w ten sposób, tak? I my musimy odnaleźć te wszystkie krasnoludki, żeby nam pomogły. Albo takie zadanko, też, które gdzieś tam mi utkwiło w pamięć, bo nawet mi się spodobała formuła. Był sobie taki śpiący, nie wiem, golem, gigant i on chrapał, a obok biegał taki właśnie jakiś inny leśny duszek, trolek, mały goblin, nie wiem, cokolwiek to było, z takim już rozkwitniętym mleczykiem, z takim dmuchawcem. I trzeba było tak go nastraszyć, tak nim pokierować, żeby on podbiegł pod tego trola, to wtedy tego giganta, to ten gigant wtedy to nasionko do nosa mu wchodziło i go łaskotało i on kichał i wtedy się aktywowało przejście. Także takie bardzo proste zagadki. Te etapy zręcznościowe, gdzie tam musimy skakać pomiędzy kładkami czy uciekać przed potworami, też są w miarę proste. Nie powinno się przytrafić nic takiego, co nas, nie wiem, gdzieś zblokuje czy przytrzyma w grze na danym etapie na dłużej. I tutaj też nawiązuje właśnie to, o czym rozmawialiśmy na początku, że one są tak proste, że ja się aż nie cierpliwiłem, że one są tak proste z tym skakaniem, o którym wspominałem, że po prostu musiałem czekać, aż ta kładka do mnie dopłynie, żeby na nią wskoczyć, a robiłem to już zniecierpliwiony za wcześnie albo zbyt późno, jak akurat wtedy się pokazała i przez to przegrywałem. Także jest naprawdę, naprawdę łatwa pod tym względem. Jest taka drobna mechanika strzelania, bo ten bohater ma specjalną umiejętność, ale to też musimy najechać po prostu myszką, kursorem na okrąg i wtedy wystrzelić pocisk. No to wszystko jest dość
banalne, co mi trochę przeszkadza, bo jednak od gry z takim klimatem oczekiwałbym trochę więcej. Nie wiem, czy twórcy bali się zaryzykować, ale wydaje mi się, że można było tutaj postawić na więcej, dzięki czemu ta gra jeszcze lepiej by dowiozła. Chociaż i tak bardzo ciepło została przyjęta, bo na ten moment widzę, że na Steam już ma ponad 1000 recenzji, 96% jest pozytywnych. Także jak najbardziej gra warta sprawdzenia. Chociaż no ja bym jej, nie wiem, dziewiątek, dziesiątek nie wystawiał. To jest dla mnie takie mocne 7,5, 8, czyli przyzwoita, ciekawa gra, która zachwyca klimatem, a może nie samą rozgrywką. Po prostu coś tam w sobie ma. No i jest ładna, oprócz modeli postaci, które gdzieś tam mi nie do końca się spodobały, szczególnie bohaterowie. Nie wiem, jakoś mi się tak kojarzył z jakimiś takimi, nie wiem, carskimi laleczkami, coś takiego. I te ich animacje ruchu też do mnie nie przemawiają, także trochę mnie to irytowało. Ale jeżeli ktoś szuka takiej przygodówki, takiej, no nie chcę tego robić, ale chyba muszę, takiej przygodówki z Game Passa do sprawdzenia w parę godzin, to jak najbardziej Bramble the Mountain King mogę tutaj polecić. To wygląda jak gra, która przypasowałaby fanom Little Nightmares. Poniekąd. Tak, tak. No, wspominałem, bo chyba, że wiele osób porównywało tę grę do Little Nightmares, tylko wydaje mi się... Ja właśnie dodałem na wishlistę, bo mi się tak skojarzyło z tym Little Nightmares. Tylko, tak jak mówisz, te ludziki są jakieś dziwne. Nawet na gameplayu jakoś tak dziwnie wyglądają. Sztucznie tak. Odstają bardzo od otoczenia, mam wrażenie. Odstają od otoczenia, znaczy, tak. Wydaje mi się, że to bardzo był taki celowy zabieg artystyczny. Wiesz, może to też wynika gdzieś z tych baśni skandynawskich. Może tak tam są przedstawiane. Nie wiem, no trzeba by tego się dowiedzieć i to googlować. Przyznam się szczerze, że aż tak zaciekawiony tym wszystkim nie byłem. Czy to jest ta gra, o której ja się na Twitterze pytałem, czy to jest coś w stylu Brothers? Tak, bo faktycznie ten początek, gdzie ta siostra jeszcze z nami była, no. Ja się naśmiewałem, że to trochę wyglądało jak Plague Tale, który mamy w domu, ale nie, tutaj nie ma tej kooperacji. Takiej. W ogóle nie. Nie, tylko po prostu, wiesz, no, na pewnym etapie ta siostra gdzieś tam z nami chodzi albo prowadzi nas, że to my musimy za nią podążać i no my gramy chłopcem. Z czym mi się to jeszcze kojarzy gameplayowo bardziej niż, chociaż poniekąd, no klimatem nie, ale gameplayowo z serią Unravel. Oj, chyba nie. Gameplayowo? Nie. No mówię, nie, klimatem się... nie, ale gameplayowo to bardzo. Czekaj, bo Unravel to była ta gra, która nitki się szyło, tak? Z chłopkiem z łuczki, ale to była platformówka w tym samym stylu, w której się też uciekało przed jakimiś, kurwa, krukami czy innymi lisami. To ja bym tutaj chyba tak aż nie miał takiego skojarzenia, nie podpinąłbym aż tak bardzo. No ale co ci będę bronił? Unravel było trudne w miarę, jeśli dobrze pamiętam. Czy ja wiem? Wydaje mi się, że tam były jakieś takie bardziej skomplikowane etapy, gdzie trzeba było... Chcesz nam opowiedzieć, Kuba, o swoich opowieściach wojennych z Unravel? Opowieści wojenne z Unravel. Co się dzieje? Bo chciałem takie przejście zrobić do War Tales, chyba, że chcesz. Ja to jestem nieogarnięty w ogóle. No dobrze. Kolejna mroczna gra wjeżdża. To już czwarta z rzędu. Co się dzieje? A czy ja wiem, czy mroczna w sumie? To jest taki otwarty świat, do którego ktoś wrzucił RPGa, turówkę i nie wiem, chyba garstkę jakąś Simsów, bo mamy tam trochę relacji między postaciami. Fabuły praktycznie nie ma, bo tam mamy jakiś świat zniszczony przez zarazę, która była ileś tam lat temu. Ludzie mają kuku emocjonalne i fizyczne, no i my trafiamy do tego świata, który jest tam podzielony na chyba kilka różnych rejonów i każdy rejon ma gdzieś tam jakiś tam ledwo zarysowaną historię, którą możemy równie dobrze olać i o niej zapomnieć, bo i tak nie jest jakoś tam szczególnie znacząca. I historię tak naprawdę tworzymy my, bo zaczynamy jako taka drużyna, do której dołączamy kolejnych jakichś tam dziadów siedzących w karczmach,
którzy nic nie robią, nudzą się i jakby zasiłki istniały, to by brali zasiłki. I przyjmujemy zadanka, a to z miast, a to z jakichś karczm, a to od handlarzy informacjami, którzy nam te informacje sprzedają. Na przykład o babie, której zabili męża i ona teraz poszukuje kozaków, którzy tego zabójcę męża wytropią i utłuką. Śmigamy po tym świecie, właśnie budujemy tą drużynę, budujemy jakieś tam relacje w tym świecie, budujemy swoją markę, bo są też wybory, jak to zwykle w tych wszystkich nowych grach. Możemy na przykład w pierwszym rejonie albo pomóc wieśniakom i oklepać mordy strażnikom, którzy ich tam nękają w jaskini, albo po prostu tych wieśniaków pogonić w cholerę, dać wygrać tym silniejszym i cwańszym i skazać tych biedaczków z jakiejś jaskini na to, że ich zjedzą wilki i rozdziobią kruki. Walka jest turowa, ale tak bardziej to jest hiroskowo turowa, bo niby rozwijamy te postaci, ale to są chyba bodajże 5 statystyk siła i tam jakieś inne standardy takich gier. Rozwijamy właśnie ekwipunek, no i później klepiemy mordy i tak w koło Macieju. I to może brzmi nudno, bo jak dostałem tą grę, to myślałem, że rzucę ją po godzinie, a tymczasem na budziku mam, żeby was nie skłamać, na budziku 48 godzin. Na budziku, na zegarku, na cyframierzu mam 48 godzin i jeszcze mi się to nie znudziło. Jak ktoś grał w Battle Brothers, to jest taka bardziej skomplikowana wersja War Tales jakby, albo w Urtuk, też taka już chyba mniej znana gra, no to będzie wiedział, o co chodzi. Głównie to jest dla takich fanatyków, bo ja wiem, taktycznych starć, bo tą drużynę musimy dbać, karmić ich, w ogóle tych, którzy tam dołączą później do nas, tych karczm musimy opłacić, bo jak ich nie opłacimy, to będą mieli gówniane morale i mogą nas na przykład albo w najlepszym wypadku opuścić, albo gdzieś starać się nam oklepać mordę w ciemnym zaułku. Rozwijamy tą drużynę właśnie przez jakieś tam rozmowy w obozie, gdzie jakiś ludzik na przykład skopał dupę mocniejszemu od siebie, no i branzluje się w tymże obozie do tego i możemy albo podjąć decyzję, że o, jesteś kolego zajebisty, bo skopałeś dupę kozakowi, albo dobra, nie podniecaj się frajerze, bo następny i tak oklepie ci miskę. I no, przez to, że tu nie ma fabuły, no to może to się wydawać takie bezcelowe, to całe łażenie i klepanie, ale ten świat się fajnie zmienia przez te różne nasze decyzje, bo albo możemy być właśnie takim chamem i napadać na karawany, albo właśnie tym karawanom pomagać w razie tam przypału tak zwanego. No i jeśli ktoś lubi koopy, to chyba tu jest kooperacja dla 4 graczy. Z tego co pamiętam, ale jako że ja jestem głównie singlowy, co już pokazałem chyba w tym podcaście kilka razy, to ja tej opcji nie sprawdzałem, ale myślę, że fajnie by to działało, jakby w kilka osób się zwiedzało ten świat i było drużyną z kumplami z prawdziwego życia. Więc mocne polecanko, tym bardziej, że czasami zdarza się jakaś promka dobra i kosztuje to mniej niż 100, a normalna cena to jest 125 zł bez jednego grosza. I z ciekawostek to zrobili twórcy Northgard, takiej strategii o wikingach, i Dune tej najnowszej, która jest połączeniem strategii z czymś takim jak cywilizacja. Więc jeśli ktoś jest fanem ich gier, to może obadać, jak im poszło w innym gatunku. Takim dość mocno innym niż te poprzednie. No właśnie, gry. Szybko się rzucili z tego Northgardu na inny, zupełnie inny i bardziej rozbudowany gatunek. No i mi się wydaje, że im chyba nawet lepiej to wyszło niż ten Northgard. Northgard niby był hitem takim, tam w ogóle DLC chyba od cholery do tego wychodzi do dzisiaj. Ale to War Tales jak dla mnie pokazało, czym oni by się mogli zająć, bo super im to wyszło naprawdę i podchodziłem bez oczekiwań, a kurde, no ja dawno nie grałem w jedną grę przez tyle godzin. Ja jestem chyba znany z tego, że zaczynam milion gier i kończę z tego
pięcia, a tymczasem mimo, że nie mam wiecznie czasu, to poświęciłem jednej grze 50 godzin i jeszcze chyba poświęcę drugie tyle. No ja właśnie War Tales mam na radarze, a teraz się zorientowałem, że nie mam tej gry na swojej liście życzeń, więc wszystkie promki, jak jakieś były, to mnie po prostu omijały i nie zwracałem na to uwagi. Teraz pewnie przyjdzie jakaś notyfikacja, więc w końcu się skuszę kiedyś i zagram, ale jeszcze muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo mówiłeś, że nie ma jako takiej fabuły, że sami ją piszemy, to kiedy ta gra się kończy? Szczerze mówiąc, kurde, patrząc na opiniach na Steamie, to niektórzy grają nawet i 400 godzin i... Czyli nie ma takiego dalej sprecyzowanego celu, że w pewnym momencie... Wydaje mi się, że można po prostu pokończyć te wątki w tle każdego rejonu i może wtedy będzie jakieś zakończenie. Ja sam jeszcze do takiego nie doszedłem, bo zrobiłem na full chyba 3 rejony dopiero, a ile ich jest, to teraz sobie nie przypomnę, ale można na przykład właśnie wyzwolić od nie będę spoilerował, od czegoś tam dany rejon i on będzie tak jakby zaliczony, ale tam i tak jest dalej spore roboty. Czyli jak Gothic 3. Na przykład chyba tak. Któryś z was ostatnio grał w Gothica 3? Chyba ja tu byłem. Kuba jest fanem wielkim. Ja akurat jestem z obozu goticzka i też jak ktoś szkaluje, to od razu wyciągam widelec, nóż do masła. Nie, my też bardzo lubimy gotika. Jeszcze raz zaznaczę, bardziej, żeby to było pewne. Niemiecka gra, nie polska, Polaki sobie ją tylko przytulili i udają, że to jest ich. To jest niemieckie mienie. Znaczy, Gothica lubimy, trójka nie wyszła po prostu. Dobra, nie rozgrzebajmy ran, nie posypujmy solą, prawda? Nie rozdrapujmy strupów. Wszystko dobrze jest. Dobrze jest, ale chłopaki, ten zmierzch mógłbyś, Kuba, przeszedł. Daj już spokój. Nie mam czasu na takie rzeczy. Muszę grać w dema różnych gier. Ale to jest teraz następna gra, o której wam opowiem. To jest tytuł, obok którego nie mogłem przejść obojętnie, bo jak zobaczyłem pierwszy trailer, to się zakochałem w tej grze i bardzo mi się spodobała, głównie od strony wizualnej. I o tym już wspominałem na poprzednim epizodzie, albo dwa epizody temu. Mowa tutaj o grze Station to Station, która jest aktualnie w produkcji i otrzymała darmowe demo. Dostałem dostęp do tego dema jeszcze przed tym, jak ono się oficjalnie pojawiło, ale w sumie ta sama zawartość, która jest dostępna teraz, więc nie wiem więcej niż powinienem wiedzieć. I to jest gra tworzona w tym nurcie gier zen, czyli do takich relaksujących produkcji, gdzie tam bardziej podziwiamy niż faktycznie gramy, nie musimy się głowić, nie musimy kombinować, nie musimy, nie wiem, sprawdzać, budować buildów i tak dalej. Po prostu sobie klikamy i podziwiamy to, co się dzieje na ekranie. I w przypadku Station to Station będą to pociągi, bowiem w tej grze budujemy stacje i łączymy kolej, no łączymy te stacje, żeby tory poprowadzić i żeby ciuchcia mogła przejechać z jednego miejsca w drugie. Trzeba to robić tak, żeby miejsce, które produkuje surowce, było połączone z miejscem, które tych surowców potrzebuje, więc no prosta zależność. Tutaj są krowy, tutaj powstaje mleko, to tam będzie mleczarnia, tam potrzebują serów. I stawiamy jedną stację, stawiamy drugą stację, prowadzimy tory i one są połączone i my wtedy dostajemy punkty za wykonanie tego połączenia. I to demo, które jest teraz dostępne, 3 levele się składają na nie. Pierwszy to jest taki typowo, wszystkie są samouczkowe, ale pierwsze to są takie naprawdę podstawy, żeby poznać to, po co ta gra jest i o co w niej chodzi. W dwóch pozostałych jakieś tam mechaniki zaczynają być pokazywane, co się tam dzieje. Po wykonaniu połączenia, czyli po połączeniu ze sobą dwóch regionów, odblokujemy dostęp do kolejnych na danej mapce, a to też jest połączone z tym, że dany obszar zacznie się rozwijać. Czyli na początku wszystko jest takie lekko wyszarzone, my połączymy te dwie stacje ze sobą i one uzyskują swój kolor i wszystko się tam zaczyna robić ładne i tak jakby wraca do nich życie, także to też jest jakaś tam nagroda za wykonanie tego
połączenia, bo dostajemy też po prostu pieniążki, które pozwolą nam zbudować kolejne stacje i kolejne tory i wszystko to łączyć ze sobą, żeby było jak najlepiej, bo za większe połączenia też dostajemy po prostu więcej pieniążków, ale to wszystko, tak jak wspominałem, jest bardzo proste i w sumie sprowadzone do minimum. No podczas budowania torów trzeba to też robić w miarę umiejętnie, czyli nie możemy tam tej linii prowadzić przez góry, mosty, wiadukty i tak dalej, no bo to będzie drogie. Najlepiej jest tak zaplanować wszystko i zaprojektować, żeby jak najkrótsza była ta linia, jak najmniej kosztowna, także na to warto zwracać uwagę. Każda misja to cel podstawowy, który jest bardzo łatwy do osiągnięcia i jakieś tam cele poboczne, dodatkowe, które zagwarantują nam te gwiazdki za ukończenie danego etapu. No i tak naprawdę to tyle, a wyróżnikiem tej gry jest ten taki piękny, wokselowy świat, który jest zbudowany z kwadracików, z bloków i wygląda wspaniale i możemy sobie przybliżać, myszką oddalać, podziwiać te jeżdżące pociągi. Twórcy też zadbali o to, żeby było dużo szczegółów, czyli na przykład jak mamy tą mleczarnię, fabrykę serów, czy jakkolwiek się to nazywa, to możemy zobaczyć, jak te sery tam po taśmie produkcyjnej sobie jadą. To jest fajne. Możemy krowę zobaczyć z bliska i jej dotknąć i ona się wtedy też ucieszy, że została zauważona. Także to są takie detale, które gdzieś tam pozwalają nam ten świat podziwiać. Chociaż ja miałem tak, że na przykład sobie ustawiałem właśnie kamerkę na pociąg, na jakieś wzgórze i sobie patrzyłem, jak ten taki pikselowo-wokselowy pociąg się tam zmaga z trasą, którą przygotowałem. Także to bardzo fajnie się wszystko oglądało. Chociaż no jest takie, że wiesz, jak taki ładny jest ten świat, to chciałoby się tam zobaczyć więcej, żeby to było, nie wiem, więcej tych budynków do stawiania, więcej tej ekonomii, żeby jeszcze więcej z tej gry wycisnąć, ale chyba nie ma potrzeby. Chyba takie po prostu, takie trochę nie chcę powiedzieć rozgoryczenie, takie trochę szukanie dziury w całym na siłę. Twórcy mają swoją wizję i oni sobie robią to, co chcą robić, czyli taką grę czysto do relaksu. No mogę jeszcze dodać, że Station to Station ma zadebiutować na rynku w pełnej wersji w tym roku, a demko na Steam jest dalej dostępne, także można sobie jak najbardziej ograć i zachęcam. Z tego co wiem, Wulgarny, ty też sprawdzałeś to demko, tak? Tak, i ja bym dodał tylko, że jeszcze chętnie bym przytulił soundtrack, bo muzyczka tak relaksowała, że ja się po pracy rozłożyłem w fotelu i odpaliłem grę tylko, żeby sobie posłuchać tego pląsania w tle. Świetnie to brzmi. No i prześliczne jest, ale to też mówiłeś. No, ja uwielbiam takie relaksatory i ten relaksator akurat w postaci tego Station to Station jest świetny. Mocno czekam na pełniaka, już poleciał na wishlistę i mam nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej, chociaż to chyba jeszcze długa droga dość do tego. No tak czy siak, w tym roku się wyrobić muszą. Także ja gram w dema, a Konrad gra w dodatki. Wydaje mi się, że ty w to demo grałeś zdecydowanie dłużej niż ja grałem w ten dodatek. A to dlatego, że dodatek był taki krótki, czy był tak zły, że no, rzuciłeś go w kąt? Tak. To jest zawsze dobra odpowiedź. To jest recenzja, którą można by streścić po prostu, że dodatek do Saints Row jest. I no bo tak, mowa jest o pierwszym z zapowiedzianych trzech dodatków fabularnych do zeszłorocznego Saints Row, które, jak ktoś słuchał Trójkastu, to powinien wiedzieć, że udało się raczej tak średnio i to jest... Zresztą nawet nie tylko Trójkastu, ogólnie, jeżeli jakiekolwiek materiały o tym powstawały, to raczej mało kto był zachwycony najnowszą grą Deep Silver Volition. I cóż, no ja mimo wszystko miałem nadzieję, że po średnio udanej podstawce Volition może nauczy się na własnych błędach, poprawi to i owo i zaprojektuje swój pierwszy dodatek tak, żeby przebić to, co było w oryginale. Także poprosiłem o kodzik, dostaliśmy kodzik od Playona, za co serdecznie dziękuję.
I cóż, no, włączyłem dodatek. Po pół godziny wyłączyłem, bo ujrzałem napisy końcowe. I teraz absolutnie nie żartuję. Dodatek. Czyli możesz powiedzieć fajny dodatek, taki nie za długi. Fajny, taki nie za długi. No, tak jeszcze gwoli ścisłości, dodatek nosi tytuł The Heist and Hazardous. Co jest, no, taką jawną podpierdolką z Szybkich i Wściekłych. Także, jak ktoś sobie tak popatrzy, no to dodatek to i to, co ma się w nim znaleźć, to mógłby pomyśleć, że to będzie takie podśmiechujki właśnie ze Szybkich i Wściekłych, z jakichś filmów o napadach. No, mogło z tego wyjść coś fajnego, natomiast no okazało się, że twórcy stwierdzili, że chuj, jakoś to będzie, byle tylko wypełnić warunki kontraktu. I cały dodatek to są 3 misje fabularne w nowej lokacji, w Sunshine Springs, na południowym wschodzie mapy, które zostało swoją drogą dodane do gry w ramach darmowej aktualizacji, więc to nie jest nawet coś, co dodatek wprowadza, to są po prostu 3 dodatkowe misje, które łącznie trwają pół godziny, w tym jedna jest dosłownie chyba 5-minutowa. I dodatek opowiada historię właśnie napadu, który ma być zemstą na gwieździe filmowej, która postanowiła naszego bohatera wyrolować na kasę. A wiadomo, no tak się z gangsterami nie robi. I można to było fajnie pociągnąć. Można było zrobić podpierdolkę z Gorączki, z Ocean's Eleven, z Włoskiej Roboty. Wstawcie tutaj jakikolwiek tytuł filmu gangsterskiego związanego z napadami. Nawet z Miasta Złodziei czy czegoś w tym rodzaju. Można to było fajnie poprowadzić, jak powiedzmy w GTA 5 przecież tam były te napady i no właśnie, to jest przykre, że jeden napad, jeden wątek z GTA 5, które ma już na karku 10 lat prawie, jest bardziej rozbudowany i zajmuje dłużej niż cały dodatek kosztujący tam chyba 50 zł niecałe do Saints Row. Bo to kurwa naprawdę, to jest... Tu nawet nie ma jakiegoś przygotowania do tego napadu. Tam niby jest cutscenka omawiająca plan, jaki tam będzie, ale całe przygotowanie do napadu to jest dosłownie jedna misja, w której cykamy fotki celowi i to jest kurwa wszystko. Po tym przechodzimy do napadu, robimy napad, kończy się gra. Ja nie wiem, kto stwierdził, że to jest dobry pomysł. Bo nie jest, to jest absolutnie fatalny dodatek, nie wart tych pieniędzy, bo te misje nawet nie są jakieś wyjątkowo fajne. To jest więcej tego samego, co było w podstawce. I to tutaj mowa o tych słabszych misjach, tych bardziej generycznych, gdzie się tylko strzelało, nie te fajne, gdzie tam się czołgiem po pociągu jechało na przykład. Nie, nic z tych rzeczy. Tutaj jest bezpiecznie, tak jak twórcy lubią, i no niestety. Czyli poza pyk, samą... pyk, pyk jako tako i pyk, fajland. Pyk, pyk, pyk jako tako, tak, dokładnie tak. Pora na cesika. Poza tym są jeszcze inne rzeczy, na przykład jest dodatkowy śmigłowiec, jedna dodatkowa broń, chyba jakieś ubranka. No i jest najlepszy element całego dodatku, to jest nowa misja poboczna, w której na takim kombinezonie latającej wiewiórki, tym wingsucie, przelatujemy przez świecące okręgi. To jest, tu nawet się nie śmieję, to jest najlepsza rzecz z tego dodatku. I czy polecam? Absolutnie kurwa nie. Co więcej, jeżeli tak mają wyglądać wszystkie dodatki, to ja chyba z miejsca podziękuję. Pewnie je sprawdzę, bo dostałem całą przepustkę sezonową, za co dziękuję. Natomiast no, całe moje optymistyczne nastawienie, które miałem do tego dodatku przed zagraniem, automatycznie uleciało. Ja się absolutnie nie spodziewam, że cokolwiek w sposobie projektowania kolejnych rozszerzeń się zmieni. I to będą po prostu takie, właśnie jak Kuba mówi, pach, 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 jako tako i fajrant. No, także ja już swoje pach, pach, pach zrobiłem, twórcy zrobili jako tako i myślę, że jeżeli chodzi o tę recenzję, to też możemy powiedzieć sobie fajrant. Mi jest zawsze głupio, jak sobie przypomnę, gdy ktoś mówi o tym nowym Saints Row, to czuję się głupio, bo mi się na początku to podobało przez moment,
ale później przeszedłem chyba 3 misje za dużo i uznałem, że jednak mój dysk jest za drogi, żeby mieścić na sobie takie coś. Chociaż oni chyba tam technologicznie coś dopracowują, bo odpaliłem grę ostatnio na kompie, na tym Legionie i to ładne nawet się zrobiło względem tego, co widziałem na Xboxie na premierę, ale nie. Czy to jakoś działa, chyba lepiej połatali te błędy, bo nie napotkałem na swojej drodze takich jajców, jakie były tak, w podstawce. Tak. Sama podstawka, ona nie była zła, ona była po prostu nijaka i to jest chyba najgorsza rzecz, którą można powiedzieć. No właśnie, a Saints Row zawsze były jakieś. Tak, ta czwórka jest taka bez jajca. Piątka, przepraszam. Technicznie szóstka, bez szóstka to było. Tak. No i tam jeszcze był ten spin-off jeden, który był... Get Out of Hell. Cholera wie czym. Wiem, Agents of Mayhem. Jeszcze... Tak, Agents of Mayhem. Tak, tam był chyba Johnny Gat właśnie i... Nie, jakieś inne patafiany. Johnny Gat był w Get Out of Hell. W Agents of Mayhem tam nie było postaci Saints Row, to było po prostu w tym samym świecie. Tylko to chyba, tak. A teoretycznie ciekawostka tutaj szybka, oryginalna seria Saints Row w zasadzie dzieje się w tym samym uniwersum co Red Faction. Łączę teraz wątki. Masz na przykład korporację Ultor. I to jest chyba potwierdzone przez twórców, z tego co pamiętam? W Red Faction był tak. Ultor. Mhm. To jest to samo Ultor, co Saints Row. Także Broken Ranks nie było Utoru? Ale mowa o Ultorze, nie o Utorze. Ultor, chyba. Dobrze. Ultor był? Chyba, że 1000 Ultor, tak. Nie mogę sobie wyobrazić Saints Row w świecie Red Faction i na odwrót. Jakby taka mieszanka miała wyglądać. No wiesz, to się w przyszłości działo, nie? No. Burzenie burdeli albo coś w tym stylu wtedy by było. Jak najbardziej można. Dobrze, no to tyle. Ale no. Muszę o tym poczytać, bo to mnie teraz zainteresowało. Czy to jest taka bardziej ciekawostka niż taki, wiesz, fakt, że to jest jakoś tam bardzo połączone, raczej taki ukłon do poprzedniej gry twórców. Natomiast no tak jakoś to wygląda. Dobrze, to skończyliśmy z grami. Kuba chce jeszcze się pochwalić, bo tak w sumie zajawiliśmy, to już wypada teraz. O naszej wspaniałej przygodzie. Tak, o Pixel Haven. Pixel Haven. 2023 festiwal. Piotrek, ty byłeś? Nie byłeś chyba, nie? Nie, ale ja tak cię... nigdy na żadnej imprezie giereszkowej nie byłem. Ściskało cię tak w środeczku, że cię jednak nie ma na tak wspaniałej, wybitnej imprezie, prawda? Miałem kiedyś jechać na Digital Dragons, to jest droga ale zabawa, dostałem chyba... Dostałem nawet akredytację wtedy jako media, mój biedny kanał, ale nie dostałem urlopu tu w Niemczech i nie pojechałem. O masz. No to Digital Dragons chyba ciekawsze jest, tak mi się wydaje. No tu nic nie straciłeś, poza tym, że Kuba w pociągu został pokonany w potyczce słownej przez małą dziewczynkę. No, dziewczynka nie chciała się zamienić na miejsca, żebym już mógł się integrować z Konradem w pociągu, bo tak się złożyło, że z choć innych miast jechaliśmy tym samym pociągiem. No cóż, trudno. Dla nas to a ja wódkę pierwsza... wziąłem wódkę elegancką, malinową. Myślałem, że żartuję, ale miał. Kuba mnie od tygodnia przed Pixel Heaven urabiał, że dawaj wódkę, będziemy łoić. No to wziąłem tą wódkę, a potem skurwysyn powiedział, że on przecież żartował. No ja tak się nie robi. Że żartujemy, a Konrad stał. Kuba to nie jest poważny człowiek. Aż tam, i nawet aż tam plastikowych kubeczków nie wziął. Wyżdękało w plecaku. Ale była to dla nas też pierwszy raz, także nie mamy porównania do poprzednich imprez. Trochę gadaliśmy z ludźmi i wszyscy mówili, że w sumie poprzednie miejsce było ciekawsze, i też chyba większe i wygodniejsze po prostu do ekspozycji tych wszystkich starych maszyn, starych komputerów, bo tego było sporo i dla fanów retro to na pewno gratka, pod warunkiem, żeby było to, nie wiem, no takie przyjaźniejsze pod kątem sprawdzenia tego wszystkiego i użytkowania, no bo był tłum, nie oszukujmy się, a w tłumie tak ciężko się chce cokolwiek robić, ciężko się chce stać w kolejce. Zwłaszcza, że większość stanowisk była w przejściu, nie? Tak, także ciągle ci ktoś... Ja chyba widziałem tylko zdjęcie z jakiejś jednej hali, chyba właśnie z retro sprzętem
I myślałem przez chwilę, że to jest zdjęcie z jakiegoś urbexu, no. Bo ta hala wyglądała jak jakiś taki stary magazyn, to taki zapuszczony. Tak, no wiesz co? Industrialne takie klimaty były. Jak ja przeczytałem, że to się dzieje w Centrum Przemysłów Kreatywnych, to się spodziewałem takiego wielkiego, szklanego, pięknego, nowoczesnego budynku, a tu jakaś taka opuszczona od 20 lat szkoła, gdzie tam tynk z ścian odpada, farba się już łuszczy i tak dalej. No bardzo kiepsko to wyglądało. W ogóle to miejsce było pod takim też kątem, nie wiem, bezpieczeństwa, wydaje mi się, bardzo kiepskie. I też mnie bawiło niemiłosiernie, że tam było od cholery tych starych, wartościowych sprzętów, drogich komputerów, jakichś, wiesz, gier planszowych, bajerów, stoiszko TVP było z szachami ojca Mateusza. Najważniejsze. Tak, wiesz, wszystkie gry figurkowe, jakieś tam porozstawiane te modele, mapy. I tam można było normalnie wejść na tę halę z piwem w kubeczku plastikowym. Nie było żadnej ochrony. To też od razu ustalmy, nie było nikogo. Ja nie widziałem żadnej osoby, że miała kamizelkę, że ona jest z ochrony. Ta koleżanka zresztą w ogóle tam weszła na pałę, bo ona nie wiedziała, gdzie się odbiera te wejściówki. Po prostu weszła. Weszła, myśmy się z nią gadali. Także z tym problemem. Jakby ktoś chciał, mógłby sobie nie kupić po prostu biletu i sobie tam wejść. Nawet znaleźć leżącą tu smyczkę z kurwa, nawet chyba tego by nie trzeba było powiedzieć, że się zgubiło i tyle. No ale tam to było krok od tragedii, bo ktoś by się odwrócił, tam było wszędzie ciasno, od cholery ludzi, kable na ziemi, znaczy, bo tam one były zabezpieczone jakimiś tam takimi tymi metalowo-plastikowymi osłonkami, ale ktoś się potknie, ktoś kogoś popchnie i to wszystko, całe to piwo ląduje na sprzęcie, nie? Więc no trzeba było uważać i to oczywiście ja bardzo uważałem tutaj i może nie powinien był tam wchodzić, no ale chyba nikt mnie nie powstrzymał. I tak idąc właśnie z tym piwem przez te korytarze, przez te hale, tak mnie refleksja naszła. No ale cóż, no to była taka impreza w stylu konwentu w jakiejś szkole tak naprawdę. Tak, no i tutaj też trzeba skrytykować nagłośnienie i jak zostały zorganizowane wszystkie prelekcje, które były w sumie takim bardzo ważnym punktem tej imprezy i oni się tym szczycili i zawsze się tym szczycą, że przyjeżdżają znani deweloperzy, twórcy i opowiadają o grach, czy też ludzie po prostu z Polski. I na tej sali nie było nic słychać. Nagłośnienie było w stanie tragicznym. Z tego, co gdzieś tam widziałem chyba na Warhona, na materiale, relacji, to w piątek był tam koncert w ogóle, muzycy się nie słyszeli, była tragedia, zeszli ze sceny wkurzeni po prostu, bo nie grali równo, grali tragicznie, fałszowali, ale to nie była ich wina, to była wina pomieszczenia, które nie było przystosowane do tego. Więc no przykro, że też jeżeli te rzeczy się wydarzyły w piątek, to w sobotę i w niedzielę nikt nie próbował nic z tym zrobić, tylko po prostu pyk, jako taki fajrant znowu w ten sposób, więc to trochę szkoda. Za to pod takim kątem, że w końcu mieliśmy okazję się spotkać z ludźmi, zobaczyć, pogadać, w takiej no, giereczkowej atmosferze. To było bardzo fajne. Cała tutaj ekipa, prawda, pograne. No to większość, ale bardzo było fajnie no, się cała mi chodzi, że cała, która była, prawda, na tym evencie, że fajnie się było z nimi zobaczyć. No, i takie... Kacper był, i Robert był. Fajnie. Zabrał nas na pizzę. Tak, na pizzę było fajnie, ale nie mamy tyle czasu dzisiaj, żeby opowiadać o tej przygodzie, bo jeszcze daleko do końca tego odcinka, a jeszcze musimy czekać bardzo długo. Pewnie, Konrad, będziesz to montował ze 3 albo i 6 godzin. Tutaj tak mówiłem szyfrem, ale myślę, że jak... Jakbym to montował 6 godzin, to bym jeszcze zdążył stanąć w kolejce po miejsce. Tak. Do tej pizzerii. Kto wie, ten wie, jak to mówią. Czy się wybiorę za rok? Nie wiem. Zależy, ja jak się tak. Sprawy potoczą. Głównie dlatego, żeby się spotkać z ludźmi i tylko dlatego. My z Konradem też się bardzo dobrze bawiliśmy na w ogóle sekcji planszówkowej. Także poszliśmy na event giereczkowy pograć sobie w planszówki. Każdy wrócił do domu. Wróciliśmy z planszówkami. No Kuba z jedną, ja z dwiema. Kuba jeszcze jakieś książki wziął paragrafowe.
Tak, także pod tym kątem było ok. Tatuaż można było sobie zrobić, albo stać w kolejce do jednego czynnego pisuaru, także no, rewelacja, rewelacja. Kurwa, ale te kible to była rzeźnia po prostu, bo zanim się kapnąłem, że tam były tojtoje na zewnątrz, to chodziłem do tego normalnych tych łazienek wewnątrz. I dlaczego o tym wspominam? To sama ta przygoda nie jest taka interesująca, że chodzę do kibla. Natomiast ja nie wiem, kurwa, jak można było kible w takim stanie zostawić. Tam raz, że była jedna kabina z kiblem, takim klasycznym, siedzącym. Na dwa pisuary działał jeden. Plus nie było w ogóle żarówki tam przy tym kible, także się w kompletnych egipskich ciemnościach robiło swoje. Pod koniec imprezy, jak wszedłem do kabiny, to nie byłem pewien, czy na ziemi, przez to, że było ciemno, czy to jest mokry czekolada, to papier czekolada, rozdeptany, co też nie świadczy źle, ale mam nadzieję, że to było to, a nie gówno po prostu, kurwa, bo autentycznie nie wiedziałem. To był ten sam kolor w tamtych ciemnościach. Co ja powiem. No, targi książki natomiast w Warszawie były dużo fajniejsze. Tak. Poza tym, że z Kubą żeśmy w niedzielę mogli zaobserwować, jak jakaś pani na środku placu przy Złotych Tarasach o godzinie chyba 11 wymiotowała na ustawione te rowery publiczne głośno i bez żadnego wstydu. Warszawa, ach! Centrum, stolica. Tylko to zapamiętałeś z tego wyjazdu, tak? Ja tylko jeszcze chciałem dorzucić... Aha, proszę, no przepraszam, przerwałem ci. Nie, to tylko chciałem powiedzieć, że targi książki super, no. Super, ja chciałem tylko jeszcze dorzucić, że według plotek, no to było ogłaszane wcześniej, że Nintendo ma być i Nintendo było sporym partnerem tej imprezy i tam przyszykowało trochę atrakcji, ale plotki, nieoficjalne plotki głoszą, że Nintendo przyjechało w piątek, zobaczyło po prostu stan tego miejsca i tego, co zostało przygotowane i zawinęli się z powrotem do siebie. Także, To już oni bardzo chyba dużo mieli mówi być o evencie. Tam, gdzie były te Mario Karty ustawione. Tak mi się wydaje, że no. I w sumie się trochę nie dziwię, bo to jest taki pokoik tam. No, taki. No było brzydko. Miejmy nadzieję, że następna edycja będzie zorganizowana lepiej. Szkoda mi było trochę cosplayerów też, tak powiem. Już abstrahuję od tego, że zeszło nam zdecydowanie zbyt długo, żeby znaleźć miejsce, w którym się odbywał pokaz, ten konkurs cosplayowy, bo to wszystkie tam znaki, które prowadziły przybyszów do różnych miejsc na planie, to były na kartkach narysowane mazakiem. To jeszcze tych biednych cosplayerów, zamiast ich wpuścić na tą główną scenę, to pchnęli w jakiejś piwnicy pod sklepem i tam się schodziło schodami. Jakaś pani tam sprzedawczyni z tego sklepu zamykała kasę przy tym. Nagłośnienie tam było lepsze przynajmniej, ale nawet nikt nie zainteresował się tym, żeby rzutnik ustawić w taki sposób, żeby on był równo, a nie pod skosem. Także no, to było takie urocze to było. Urocze, ale my byliśmy w sumie dwa dni, chociaż niedzielę, to po prostu siedzieliśmy bardziej, gadaliśmy sobie przy tym, co my, tak, tam, tak. Co my tam jedliśmy, te takie meksykańskie burytosy. Burytosy. Tak, także pod tym względem jak najbardziej fajnie, za wszystkie spotkania wszystkim serdecznie dziękujemy, było nam bardzo miło. No i co? I to chyba tyle, tak? Ja na koniec jeszcze tylko, zanim się pożegnamy, chciałem tylko dodać, dla słuchacza Jacka, który przypomniał mi o Septerra Core i zapytał, czy ktoś z nas grał i może chciałby opowiedzieć. Ja tylko, bo dzielę się tym na Twitterze. Nie widziałem cię na Twitterze, czyli podejrzewam, że po prostu nie masz konta. Gram, skusiłem się, namówiłeś mnie, udało ci się, ale na ten moment jeszcze nie jestem gotowy, żeby o tej grze opowiadać. Wrócimy do tematu, jak pogram trochę więcej, ale dzięki za zaangażowanie. Także pojawi się coś o tej Septerze.
No i co? I chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję naszemu specjalnemu gościowi, który wytrzymał tutaj z nami ten cały odcinek, który koniec końców nie był taki krótki, bo jak mówiliśmy wcześniej, miało być pyk, 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 jako tako i fajrant, no ale tak to wychodzi. Także dziękuję ci, panie wulgarny graczu, bardzo za obecność, za recenzję, za wszystkie żarty, no i oczywiście za te cenne przekleństwa, które wypływają z twoich ust, bez których nie byłbyś wulgarnym tak dużo graczem. Właśnie miałem powiedzieć, że jakoś tak dzisiaj się pohamowałem i było kulturalnie w miarę, jak na moje towarzystwo. To w opisie odcinka chyba będziemy cię musieli oznaczyć jako kulturalny gracz. Albo nie taki znowu wulgarny gracz, prawda? Jeszcze raz dziękuję ci bardzo za obecność. Ja wam, panowie, dziękuję i mam ogromną, wielką prośbę do Konrada, żeby wrzucił jajkonia na Twittera, bo chcę to udostępnić dalej. To mi tak zryło głowę, że śmieję się do siebie sam od 2 godzin, bo na to patrzę. Dobra, to teraz będzie wytłumaczenie żartu. Znalazłem w trakcie nagrania na Facebooku obrazy, jakieś to wygląda, jakaś tam, nie wiem, rycina, czy jak to się tam nazywa, taka rycina średniowieczna. I jeden z koni na niej jest pokazany od przodu i na kształt jajka po prostu. I teraz jajka będzie czytanie. Jest rycerz na innym koniu się śmieje. Aha, ha, 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 koń, jajko, jajkoń. A jajko mówi, że trochę, może trochę tak, tu rycerz mi umiera, a umierający rycerz też mówi, że aha, ha, ha, jajkoń. I to jest tak głupie, niezależnie czy na obrazku, czy przeczytane. Link w opisie będzie. A ja w ogóle zapomniałem, Konrad, że my dzisiaj mieliśmy czytać ten dramat, tudzież poezję erotyczną. Ja chciałem powiedzieć, że na Targach Książki w Warszawie szukaliśmy poezji erotycznej. I koniec końców znaleźliśmy, ale to się okazało, że to jest dramat po prostu. Na to nie, że do dupy, tylko że to jest sztuka teatralna. Przeczytasz na następnym epizodzie, będziemy tak, o tym pamiętać. Dzisiaj Piczomira, było za dużo emocji, Aleksandra, za dużo emocji w związku z obecnością gościa. No dobrze, to wulgarnemu już podziękowałem. Dziękuję również tobie, Konrad. A dziękuję również tobie, Kuba. Dziękuję kulturalnemu graczowi Piotrowi. Dziękuję, Piotrze, za przybycie. A ja dziękuję i wam, i waszym słuchaczom, i jajkoniowi za obecność. Ja wiem jeszcze komu chcę podziękować. Dziękuję swojemu kotu, Kwiciasiowi, za to, że pierwszy raz od chyba 20 odcinków zamknął dupę. Jak go nafaszerowałeś przed odcinkiem. Dałem jej walerianę wcześniej. A co mówiłeś o kiełbasie z arszenikiem? Nie, żyje. Żyje. No, daj głos, powiedz coś. Czyli mógłbyś powiedzieć, może trochę tak tu kot mi umiera, tak? Jajkot. Kot, jajkot. No dobrze, to tym wesołym, pozytywnym akcentem żegnamy się z Państwem. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Miłego dnia, tygodnia, miesiąca. Pa! Pa! Baju, baju. A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy. Ara, ara, sayonara!